nad tym, czy służy bytomiowi i czy służy mieszkańcom. Aby przyjrzeć się tej inwestycji bliżej, postanowiliśmy zaprosić ekspertów oraz gości. Do roli ekspertów zaprosiliśmy profesora Kłoska, który dzisiaj co prawda prawdopodobnie nie dotrze, jeśli dotrze, to spóźniony, ponieważ jest w tej chwili na spotkaniu w Bielsku i mamy nadzieję, że jeszcze dotrze. Zaprosiliśmy także doktora Krzysztofa Wranę, specjalistą w zakresie zarządzania strategicznego, rozwoju lokalnego, regionalnego. Jest pracownikiem Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz stałym konsultantem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie planowania strategicznego i programowania. Kolejnym gościem jest dr Bartosz Mazur, który jest specjalistą od systemu lokalnego transportu zbiorowego. Jest założycielem i wspólnikiem Centropolis, wieloletnim pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Trzecim gościem, który zasiada tutaj u nas, jest Paweł Jaworski, architekt, filozof. Zawodowo zajmuje się planowaniem przestrzennym. Przygotowuje i prowadzi warsztaty projektowe metodami partycypacyjnymi. Jest członkiem zarządu oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach, stałym współpracownikiem czasopisma Autoportret oraz członkiem zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasta. Po mojej lewej stronie mamy też ekspertów, którzy pełnią rolę dzisiaj na naszej debacie komentatorów. Do tej roli zaprosiliśmy Romana Badurę, prezesa zarządu Stowarzyszenia Rowerowy Bytom, inicjator bytomskiej rowerowej masy krytycznej, miłośnik kolarstwa, kolarz amator. Kolarz. Tak. Kolejnym gościem jest Agnieszka Labus, doktor Agnieszka Labus. Planowania przestrzennego Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej i myślę, że jeszcze opowiem o swoich działaniach za chwilkę. Kolejnymi komentatorami są Grzegorz Pronowis i Robert Biała, członkowie grupy inicjatywnej MGM Miasto dla Mieszkańców, którzy też wypowiedzą się w swoich dziedzinach. Drodzy Państwo, debata będzie przebiegała kilkuetapowo. Na samym początku będą dwie prezentacje. Jedna będzie na temat MDM-u i naszych działań, którą powierzę Jackowi Manickiemu. Druga prezentacja będzie dotyczyła tego projektu. Niestety nie pojawili się u nas projektanci, którzy zaprojektowali ten obiekt, tę inwestycję, którzy wykonali projekt koncepcyjny. Dlatego tą prezentację wykona Grzegorz Pronowis. W dalszej kolejności zaplanowaliśmy pytania, które przygotowaliśmy dla naszych ekspertów. Gdy oni wypowiedzą się na zadane im tematy, rolę pytających przejmą komentatorzy, którzy oprócz tego, że stawią swoją dziedzinę, to zapytają a propos swojej dziedziny ekspertów na notujące ich pytania. Na koniec możliwość zadania pytania powierzymy Państwu, a na zupełnie na koniec poprosimy naszych ekspertów o podsumowanie tematu, a także o samo podsumowanie pokusi się Grzegorz Pronowis. Chcielibyśmy, aby to końcowe podsumowanie było takim zbiorem wniosków, może przemyśleń, jak takie inwestycje powinny być w mieście wykonywane, przeprowadzane i z kim konsultowane. Na tym może skończę. W tej chwili poproszę o głos Jacka Manickiego, a dalej Grzegorza Pronowis. Dzień dobry, witam wszystkich w imieniu MDM. Z uwagi, że spotkaliśmy się, żeby debatować o dworcu, a nie o MDM, tylko powiem, że w zeszłym roku 10 imprez zorganizowaliśmy, mówiliśmy o kurczących się miastach, organizowaliśmy akcję prowekwencyjną, rozmawialiśmy o budżecie, jak przygotować budżet obywatelski, zaprosiliśmy kandydatów na prezydenta, była debata z kandydatów, mówiliśmy o oczekiwaniach mieszkańców,
ekspertów do tego i myślę, że w tym roku dobrym otwarciem jest właśnie przede wszystkim to, że czterech członków MDM-u weszło do forum, do Rady Forum Organizacji Pozarządowych i teraz otwieramy ten rok debatą na temat naszego miasta, na temat układu transportowego. Wydaje mi się, że to najwyższy czas, żeby zacząć rozmawiać o naszym mieście w obliczu rewitalizacji, oczekiwanych zmian. Mam nadzieję, że na dobre, że wyjdą one na dobre. To wszystko, dziękuję. Niech dobrze. Oddaj mikrofon. Dzień dobry Państwu. Jak już zostałem przedstawiony, jestem architektem, ale oczywiście nie jestem autorem koncepcji, o której będziemy tutaj rozmawiać. Jak wspomniała Sylwia, rzeczywiście autor koncepcji odmówił udziału w dzisiejszym spotkaniu, czego bardzo żałujemy, niemniej z jednej strony miał inne plany, z drugiej stwierdził, że wykonał swoją pracę i przekazał ją w całości zamawiającemu. Dlatego występuję ja i no, być może nie będę miał wszystkich przemyśleń autora, ale postaram się tutaj na sucho, obiektywnie po prostu opowiedzieć kilka minut o tej planowanej inwestycji. Proszę Państwa, planowany węzeł przesiadkowy ma się mieścić w okolicy obecnego dworca autobusowego. Myślę, że tutaj na tej sali wszyscy doskonale wiemy, znamy tą okolicę. Tak więc ta krótka prezentacja też, no, myślę, że nie musi tutaj wchodzić w szczegóły. Widok ze sławnego Google Map, gdzie widzimy oczywiście dworzec autobusowy oraz układ ulic kolejowych powstańców warszawskich, gdzie mają nastąpić znaczące zmiany. To jest plansza planu miejscowego dokumentu prawa lokalnego, w którym no, jest związana każda inwestycja, którą planujemy w mieście. Teren przeznaczony pod budowę węzła przesiadkowego jak najbardziej jest tutaj zapisany jako teren pod obsługę komunikacyjną i z tym związane obiekty. Jedną rzecz, którą chcemy zwrócić uwagę, plan miejscowy wyraźnie pokazuje, że dworzec integrowany, który powinien na tym terenie powstać, powinien zawierać także linię tramwajową. Planowana koncepcja tego nie przewiduje i tutaj chyba nie, raczej ją zupełnie niweluje. W tej chwili plan miejscowy jest w trakcie zmiany. Czy w takim zakresie czy też będzie ta zmiana obejmowała tego? Oczywiście nie. To już jest plansza z koncepcji. Taką różowo-fioletową obwódką jest oznaczony zakres opracowanego terenu w skali tej całej tkanki miejskiej. Jak Państwo widzą, jest znacząca zmiana układu komunikacyjnego w obszarze tej inwestycji. Jak również ona ma tutaj połączyć ten obszar w kierunku dzielnicy Sząbierki z planowaną koncepcją Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe. To dalsza plansza pokazująca sposób połączenia komunikacyjnego tego terenu z BZ-ką. Są tutaj dwa przedstawione warianty, który z nich będzie wybrany, to tutaj nie jest też miejsce nawet tej debaty. Tutaj prezentujemy to jako możliwości, które są gdzieś rozpatrywane. I tu mamy już koncepcję samego układu komunikacyjnego. Myślę, że Państwo tutaj znający okolice tego miejsca zauważają, że układ komunikacyjny znacząco się zmienia. Powstają dwa, a właściwie trzy ronda. W układzie obecnym komunikacyjnym znanym ulic Kolejowej Powstańców Warszawskich powstaną dwa ronda. W założeniach mają one też umożliwić, może inaczej, dużą zaletą tego układu ma być fakt, że w tej chwili komunikacja publiczna, transport autobusowy, który
porusza się od ze strony wiaduktu od Słodzieli, Łagiewniki, Szambierki. Potem każdy ten pojazd musi przejechać taką pętlę ulicą Powstańców Warszawskich i kolejową dotrzeć na dworzec. Ten układ komunikacyjny poprzez zastosowanie tych dwóch rond powoduje, że na odcinku pomiędzy ulicami Kolejową i Powstańców Warszawskich ten fragment będzie dwukierunkowy i umożliwi tą stronę komunikację. Jak mówiłem, już powstanie także trzecie rondo od strony zachodniej, które ma być na poziomie wyższym, około 6 metrów nad poziomem terenu i być takim wstępem do wiaduktu, który przebiega nad torami w stronę dzielnicy Szambierki. W tym całym układzie widzą Państwo planowany obiekt, który ma mieścić sobie obsługę autobusów, minibusów, taksówek, jak również ma być znajdować się tutaj parking rowerowy po zachodniej stronie, do których dobiega teraz ścieżka rowerowa od ulicy Chrzanowskiego. Tutaj taka istotna uwaga, że w prezentowanym wcześniej planie miejscowym w legendzie są opisane planowane trasy rowerowe, jednak w tym obszarze nie ma w ogóle ich zaznaczonych. Tu w koncepcji pojawiają się one od strony ulicy Chrzanowskiego, jak również później mają przebiec w stronę dzielnicy Szambierki. Tutaj spotkałem się już dzisiaj z indywidualnym pytaniem na ten temat. Myślę, że może tutaj jeden z naszych komentatorów, wiadomo kto tutaj zna w tym temacie, się wypowie, jak te trasy rowerowe mają przebiegać w stronę Szambierek, skoro jest jakiś tutaj konflikt pomiędzy poziomem 0, poziomem 1, żeby one mogły funkcjonować. Myślę, że to jest jakiś tam temat, który oczywiście może w dalszej dyskusji tutaj powinniśmy sobie wyjaśnić. To już zaprezentowane rzuty budynku, rzuty parkingu, dość prosty układ na całości parkingu, który jest na piętrach wyższych, na parterze jest to układ stanowisk autobusowych. Rzut ostatniej kondygnacji z zaznaczonym po prawej stronie tarasem widokowym otoczonym zielenią. Przekrój, jak widać na kondygnacji najniższej naziemnej stanowiska dla autobusów, dla transportu publicznego, powyżej parking wielopoziomowy. Też istotnym elementem tej koncepcji jest połączenie kładką pieszą do obecnego dworca PKP. Jeden z przekroi kolejnych dalej. I tu aksonometria całości ze założenia. Po lewej stronie widać kładkę łączącą z dworcem PKP. Całość byłaby widoczna. Niestety to ujęcie nie pokazuje rozwiązania tego górnego ronda i przejazdu w stronę Szambierek. To już sama wizja brył. Myślę, że tutaj nie będziemy w tej chwili komentować. Na koniec też element z przedstawionej koncepcji, ponieważ też o to byłem już przed jeszcze tą debatą kilkukrotnie pytany o koszty. To jest pytanie, które zazwyczaj pierwsze się pojawia w rozmowie z inwestorem, użytkownikiem. Wszyscy chcą wiedzieć, ile kosztuje, zanim co to w ogóle będzie. Koncepcja miała zawierać zgodnie z wytycznymi zamawiającego szacunkowe koszty. Zostały one przedstawione w takiej postaci trzech punktów jasno określonych. Łączny koszt inwestycji 90 milionów. Ja jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć na temat samej koncepcji. Ona opisuje układ komunikacyjny, który tu widzieliśmy. Opisuje szczegółowo dość konstrukcję, z jakiej ma być to wybudowane. Nie zawiera żadnych danych odnośnie instalacji, żadnych wytycznych w tym kierunku. Mówię o tym, ponieważ też już przed debatą takie pytania się pojawiły, także tutaj w tym temacie no, nie mamy takiej odpowiedzi. To wszystko, jeśli chodzi o zaprezentowanie koncepcji. Zanim przejdziemy
chciałabym jeszcze przywitać naczelników działów odpowiedzialnych za rozwój i transport Bytomiu, a także dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostu oraz radnych. W związku z tym, że jesteśmy świeżo po prezentacji tej koncepcji, chciałam się spytać, czy dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów albo któryś z naczelników chciałby się odnieść do tej koncepcji. Dziękuję. To przejdziemy może prosto do pytań. Pierwsze pytanie mam do doktora Krzysztofa Wrany. Strategii miasta Bytomia, w której przygotowaniu pan brał udział, jest miejsce na tą inwestycję. Czy są priorytety zawarte w strategii miasta, które są spełniane dzięki realizacji tej inwestycji? Dziękuję bardzo. Dobry wieczór państwu. Pytanie jest bardzo proste. Ponieważ w strategii zarówno tej obecnej, jak i strategii, która była obowiązywała w poprzedniej edycji, pojawiały się zapisy dotyczące pozycji Bytomia w układzie komunikacyjnym. W strategii, która była aktualizowana na przełomie roku 2013 i 2014, ten zapis związany z układem komunikacyjnym był takim zapisem bardzo, powiedziałbym, ambitnym, to znaczy określano tam Bytom węzłem o randze krajowej czy europejskiej, nawet o ile dobrze pamiętam. W obecnej strategii mamy zapis dotyczący Bytomia jako miasta, które jest węzłem komunikacyjnym o randze regionalnej. Czyli tutaj ta odpowiedź wprost mogła być sformułowana, że oczywiście tego typu inwestycja, tego typu projekt w strategię się jak najbardziej wpisuje. Ale warto też popatrzeć na strategię pod kątem, czy na ten projekt pod kątem relacji z innymi priorytetami, innymi celami i kierunkami, które w strategii Bytomia występują. A te relacje też, myślę, można dosyć łatwo wykazać. W obecnej strategii postawiono takie zadanie uzyskania trzech zasadniczych efektów. Pierwszym z tych efektów jest taka radykalna przebudowa przestrzeni miasta. Drugim z efektów jest wzmacnianie atrakcyjności Bytomia dla podmiotów w otoczeniu. I trzecim jest przebudowa struktury gospodarczej miasta. I myślę, że ta dyskusja za chwilę będzie oscylowała w kierunku takiej oceny szczegółów projektu. Ja się oczywiście tego nie podejmuję, bo to nie jest moja branża i tu na pewno pozostali eksperci i komentatorzy zrobią to o wiele lepiej. Natomiast proponowałbym, żeby popatrzeć na strategię jako na zbiór pewnych kryteriów, które umożliwiają ocenę takiego projektu. A więc zadanie sobie pytania, czy rzeczywiście ten projekt w tej formie, jaka jest proponowana, i zadaję pytanie bez podtekstu, to jest po prostu pytanie otwarte, myślę też trochę inspirujące dyskusje. Czy ten projekt w takiej wersji może przyczynić się do uzyskania tych efektów, czyli do otwarcia miasta, do wzmocnienia atrakcyjności miasta dla podmiotów w otoczeniu? Czy ten projekt będzie wspierał tę radykalną przebudowę struktury przestrzennej miasta? I czy ten projekt będzie sprzyjał przebudowie struktury gospodarczej? W strategii, ja pozwoliłem sobie krótko jakieś kierunki tutaj wypisać, które w strategii mogą się kojarzyć z projektem. Mamy kierunki dotyczące spójności systemu komunikacyjnego zarówno w aspekcie infrastruktury, jak i transportu zbiorowego w układzie miasta i aglomeracji górnośląskiej. Tutaj te relacje z projektem oczywiście są widoczne. Poprawa dostępności do transportu zbiorowego określana jako dostępność techniczna, organizacyjna oraz finansowa. Włączenie w lokalny system transportu zrównoważonego, czyli tutaj pojawia się właśnie transport rowerowy czy transport pieszy. I włączenie miasta w ponadregionalne systemy komunikacji. To są takie kierunki, które w najbardziej oczywisty sposób nawiązują, czy są powiązane z projektem.
Kiedy tak zastanawiam się też nad tym pytaniem, o którym Pani teraz mówi, jakie są relacje ze strategią, to już właściwie warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest projekt rozwojowy dla miasta. I ja bym odpowiedział, że nie, że to nie jest projekt rozwojowy, bo samo Centrum Przesiadkowe rozwoju nie generuje, natomiast może to być projekt prorozwojowy. Prorozwojowy w sensie tworzenia otoczenia dla pewnych działalności, które w mieście się odbywają. Prorozwojowy w sensie likwidowania niektórych barier, zarówno dla mieszkańców, jak też właśnie dla tych procesów, które są związane z przebudową struktury gospodarczej miasta. I projekt też prorozwojowy, jeżeli chodzi o tworzenie pozycji Bytomia w otoczeniu, zmianę wizerunku miasta i ułatwienia w dostępie do funkcji, które w mieście dla miasta są kluczowe. Czyli prorozwojowy dla funkcji, które mają charakter miastotwórczy, funkcji związanych z działalnościami nie tylko gospodarczymi, ale z usługami wyższego rzędu, czy to w dziedzinie kultury, czy to w dziedzinie rekreacji. I też projekt prorozwojowy, jeżeli chodzi o udostępnienie mieszkańcom Bytomia tego, co jest w bezpośrednim otoczeniu. Zakładaliśmy w strategii, że Bytom ma wiele, oczywiście, no, wiele sił i słabości, wiele atutów i wiele słabych stron, tak jak każde z miast. Natomiast jednym z tych głównych założeń było stwierdzenie, że Bytom może wykorzystywać dla swojego rozwoju to, co dzieje się w metropolii, w aglomeracji podnośląskiej. I pod tym względem na pewno Centrum Przesiadkowe może tutaj odgrywać rolę. Także jeżeli chodzi, w skrócie już podsumowując, dosyć takie wielowątkowe tutaj to rozważanie na temat strategii, powiedziałbym tak, projekt na pewno wpisuje się w strategię. Projekt powinien być tak wyprofilowany, żeby można było realizować więcej niż tylko jeden kierunek, bo to jest możliwe. Z tych kierunków, które przytoczyłem, widać, że odpowiednie wyprofilowanie tego projektu pozwoli realizować więcej kierunków. I na pewno ten projekt wpisuje się w takie myślenie metropolitalne, nie tylko myślenie miastem, lokalnością, ale też myślenie metropolitalne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie mam do pana doktora Bartosza Mazura. Jak wygląda zagadnienie Centrum Przesiadkowego w skali regionu? Właśnie. Są na to fundusze zewnętrzne, ale jaka jest koncepcja dla regionu? Ja odpowiem w ten sposób, bo tutaj kwestia tego, jak to wygląda od strony regionu, na ile są fundusze. Ja pracowałem przez ponad 5 lat w takiej dość niewdzięcznej dziedzinie, która odrzucała, przyjmowała różnego rodzaju projekty unijne o dofinansowaniu. I tutaj trzeba rozróżnić dwie kwestie. Jedna kwestia dotyczy dostępności funduszy, a druga kwestia dotyczy tego, co my z tymi funduszami zrobimy. I patrząc na to, jak to wygląda od strony regionu, to muszę powiedzieć, że żaden marszałek nie zastąpi mądrych decyzji na szczeblu lokalnym. Jeżeli ktoś będzie chciał zepsuć sobie miasto, to zepsuje. Ja teraz nie mówię, że nie chciałbym, żeby to było odbierane jako, że ten projekt jakoś psuje miasto. Natomiast trzeba pamiętać o kilku rzeczach. My mówimy teraz centra przesiadkowe i to jest wielkie, powiedzmy, w jakiś sposób nośne hasło. Natomiast przede wszystkim trzeba spojrzeć na to, że ludzie generalnie nie lubią się przesiadać. W mniejszym lub większym stopniu jest to akceptowalne, ale zasadniczo, jeżeli mają możliwość jechać gdzieś bezpośrednio, to się nie przesiadają. Ja mieszkałem przez ponad 20 lat na Stroszku. Jak jechałem do Katowic, to wybierałem bezpośredni autobus, a nie jechałem z przesiadką. I to jest pewne ogólne stwierdzenie, które jest pod każdą szerokością geograficzną tak samo prawdziwe. W związku z tym, jak my mówimy o centrum przesiadkowym, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ludzie przede wszystkim nie chcą się przesiadać, a jeżeli już mają się przesiadać, to żeby było to jak najprostsze. Tutaj na tej koncepcji było widać na przykład coś takiego, zwłaszcza jeśli byśmy porównali obecny zrzut z Google Views w stosunku do koncepcji, że autobusy, stanowiska autobusowe ulegają oddaleniu od dworca kolejowego. W związku z tym jest pytanie, jeżeli ktoś ma
dalej do przejścia, czy to jest wygodniejsze, czy to jest mniej wygodne i w jaki sposób to będzie zaakceptowane. Przepraszam. I druga kwestia, która mnie osobiście bardzo niepokoi, bo tutaj jest jeszcze szereg szczegółów, to jest kwestia lokalizacji centrum przesiadkowego w centrum miasta de facto. A proszę Państwa, żyjemy w takich, a nie innych uwarunkowaniach, w których system transportu publicznego funkcjonuje, są określone zaszłości. Innymi słowy, mamy autobusy do Miechowic 623, mamy tramwaj na Stroszek, etc., etc., etc. Jeżeli my w pobliżu centrum miasta, to jest tak naprawdę, można powiedzieć, w centrum, tuż przy centrum, wybudujemy ogromny parking na 650 samochodów, to ja się pytam, czy to jest działanie zgodne ze strategią Europa 2020, której celem jest ograniczanie emisji, której celem jest ograniczanie ruchu, ograniczanie szkodliwości związanych z tym ruchem, a czy jest to zgodne z Białą Księgą dotyczącą mobilności, czy też może przeciwnie, my dzięki temu, że udostępniamy dogodną przestrzeń parkingową, dostępną ze wszystkich stron, i od Sząbierek, i od Michowic, i od Stroszk, z każdej strony, że my w ten sposób nie powodujemy tego, że ludzie, którzy do tej pory dojeżdżali autobusem gdzieś, tramwajem, no przepraszam, skoro ja mam dobrą drogę, ja mam dobry parking, no to jadę samochodem, nie ma problemu. W związku z tym, że to nie jest działanie, które tak naprawdę, pomimo tego, że jest ono sformułowane w sposób taki, że to jest przy transporcie publicznym, czy ono nie powoduje osiągnięcia efektów zgoła przeciwnych do zamierzonych? Bo prawda jest taka, my w tej chwili mamy w Bytomiu zaledwie dwie linie autobusowe, które przebiegają przez dworzec autobusowy przelotowy. To jest 820 z Katowic do Tarnowskich Gór i linia 92 z Helenki do Chorzowa przez Łagiewniki i parę innych dzielnic. I teraz jest pytanie następujące. Jeżeli mamy tyle linii, jeżeli my chcemy powiedzieć mieszkańcom na przykład Stolarzowic czy Górnik, proszę Państwa, nie stać nas na autobusy do Państwa dzielnic, zacznijcie sobie dojeżdżać samochodami, to w tym momencie ja zadam pytanie zupełnie inaczej. Czy centrum przesiadkowe nie powinno powstać na przykład w okolicy dworca na Karbiu, czy też Bytom Północny? Żeby tych samochodów nie wpuszczać do centrum, tylko zostawić je zupełnie poza centrum i niech stamtąd jadą dalej pociągiem, autobusem i tym podobne. Także zagadnienie centrów przesiadkowych to jest dość skomplikowana sprawa i z tego co wiem, to również na poziomie regionalnym jest problem z tym, ażeby zapisy uszczegółowienia regionalnego programu operacyjnego sformułować w taki sposób, aby odrzucić to, co należałoby odrzucić, a dopuścić to, co należałoby dopuścić, ponieważ zupełnie inna jest sytuacja Bytomia, Chorzowa, Świętochłowic czy Rudy Śląskiej, a zupełnie inna sytuacja jest Węgierskiej Górki, przepraszam, Kłobucka, czy jeszcze jakiejś innej niewielkiej gminy, gdzie tak naprawdę i tak wszyscy jeżdżą samochodem i tam można spowodować sytuację, że dzięki jakiemuś rozwiązaniu ludzie zamiast dojeżdżać, nie wiem, z Herbów do Tarnowskich Gór samochodem, będą dojeżdżali tylko i wyłącznie do miejsca przesiadki i dalej będą jechali pociągiem. Natomiast w przypadku Bytomia jest to bardzo ryzykowne, jeśli chodzi właśnie o kwestię taką, że tak naprawdę spowoduje to po pierwsze wzrost ruchu samochodowego, po drugie pogorszenie pozycji konkurencyjnej transportu zbiorowego. Ja może, jeśli można, wyszedłbym trochę poza dyskusję tylko i wyłącznie o tym, ponieważ dzięki uprzejmości organizatorów otrzymałem dane, z których wynika, że na inwestycje drogowe w Bytomiu planuje się przeznaczyć, akurat te dane były teraz przez kilku lat, także część tych inwestycji już została zakończona, natomiast planuje się przeznaczyć 335 milionów złotych. Ja tak zupełnie z grubsza oszacowałem, że to jest prawie 140 kilometrów toru pojedynczego linii tramwajowych. To jest około 280 do 300 autobusów. W Bytomiu mamy około 120 autobusów w ruchu. Także jest pytanie, czy aż tak duże inwestycje drogowe
w jaki sposób one wpłyną na transport publiczny, bo może się okazać naprawdę, że za kilka lat tymi tramwajami, autobusami rzeczywiście nikt nie będzie jeździł właśnie dlatego, że się udostępnia centrum samochodowe. Myślę, że pana odpowiedź za wielu osobom do myślenia. Ostatnie pytanie z pierwszej grupy pytań do Pawła Jaworskiego. Przygotowanie inwestycji budzi kontrowersje, ponieważ taki duży teren wymaga szczególnego podejścia wod miasta w kontekście problemu stworzenia miasta. Czy według ciebie rozmiar inwestycji wymaga jakiegoś szczególnego podejścia wod miasta w kontekście partycypacji społecznej i współpracy z mieszkańcami? Rozmiar inwestycji. Myślę, że tak, że nie jest problemem sam rozmiar inwestycji, tylko to, że to jest przestrzeń publiczna. I z przestrzeni publicznej korzystamy wszyscy wspólnie, mamy wobec niej jakieś oczekiwania, w jakiś tam sposób jej używamy, mamy swoje problemy. Pewnie z perspektywy zarządcy tej przestrzeni, obojętnie czy to jest jakaś instytucja miejska, czy to są poszczególne wydziały Urzędu Miasta, nie do końca tę wiedzę całą rozpoznajemy i warto byłoby w jakiś sposób ją pozyskać, żeby ona stała się dla nas istotna. Ale tak porządkując trochę odpowiedź na to pytanie, to myślę, że o dialogu można mówić na trzech poziomach. I teraz nie mówię o tej konkretnej sytuacji, bo nie byłem w stanie znaleźć informacji, jak to wyglądało w odniesieniu do węzła przesiadkowego w Bytomiu. Ale ten pierwszy podstawowy, no to jest informowanie. Nie wiem, jak sytuacja wygląda w Bytomiu, podkreślam po raz kolejny, żeby też moje słowa nie były odczytane jako zarzut. Ale to jest taki poziom, od którego bym na pewno nigdy nie uciekał. Jeżeli prowadzimy jakąś inwestycję, to przynajmniej poinformujmy o tym, że ta inwestycja będzie, jakie ona ma parametry, w jaki sposób ona wpłynie na otoczenie, na konkretne decyzje, chociażby komunikacyjne, bo wtedy będziemy mogli na wczesnym etapie planowania i przygotowywania dokumentacji się jakoś do tego odnieść i na przykład konflikt nie wybuchnie na samym końcu, albo w ogóle go nie będzie. Druga rzecz to konsultowanie. Jeżeli jesteśmy gotowi na rozmowę o wariantach, to przygotujmy takie konsultacje. Przygotujmy rzeczywiście wariantowe rozwiązania, które się jakoś od siebie różnią. Przygotujmy argumenty i rozmawiajmy na ten temat, żeby znowu unikać potem nieporozumień na dalszym etapie projektowania, kiedy już ma przygotowywana dokumentacja budowlana. No i trzeci poziom, no to już powiedzmy, to są takie zaawansowane konsultacje, kiedy mówimy o współdecydowaniu. Zapraszamy na przykład użytkowników danej przestrzeni do tego, żeby decydowali o jej kształcie. Teraz spotykamy się w tej specyficznym momencie, kiedy mamy już koncepcję, przygotowujemy dokumentację budowlaną, czyli właściwie o takich założeniach tej inwestycji nie możemy rozmawiać. Tak, już pewne decyzje zostały wydane, pewne decyzje zostały podjęte, ale nadal jest pewnie kilka kwestii, o których warto byłoby porozmawiać. Pierwsza, która mi przychodzi na myśl po przejrzeniu dokumentacji, to chociażby kształt rozwiązań rowerowych. To są rzeczy, które wręcz proszą się aż o konsultacje. Państwo macie na swoim terenie stowarzyszenie, które się tym zajmuje. To są użytkownicy tras rowerowych, którzy najlepiej wiedzą, w jaki sposób używać takiego typu przestrzeni, z jakimi problemami mogą się spotkać. No, sam jestem architektem, więc wiem, że architekci bardzo często właśnie nie wiedzą, w jaki sposób się używa trasy rowerowej. Czy to dobrze, czy źle, no to nie mnie to oceniać, ale od tego są konsultacje, żeby się tego dowiedzieć. Można zorganizować jedno zwykłe, podstawowe spotkanie z kimś, kto jest ekspertem w zakresie użytkowania danej przestrzeni i już tę wiedzę pozyskujemy i możemy ją włączyć do samego procesu projektowania. Więc chciałbym wskazać na takie trzy rzeczy, które moglibyśmy dzięki takiemu procesowi wygrać. Pierwsze, przekazać informacje o tej inwestycji. Wtedy moglibyśmy się zastanowić, czy to spotkanie powinno być teraz, czy przed dokumentacją koncepcyjną, a może to spotkanie powinno być na etapie sporządzania planu miejscowego, a może studium, tak przesuwając wstecz. Bo ktoś kiedyś podjął decyzję taką strategiczną o tym, że ten węzeł będzie tutaj. No, mógł być gdzieś indziej, już padła propozycja, może na Karbiu. Ale to już jest dyskusja o kształcie miasta, którą powinniśmy odbyć jako mieszkańcy. I to jest proces konsultacji zresztą.
Dzięki konsultacjom możemy pozyskać lepsze rozwiązania. To już o tym mówiłem. Rozwiązania rowerowe. Sami w Katowicach pracowaliśmy nad polityką rowerową dla miasta i włączamy się za każdym razem jako strona społeczna w przygotowywanie dokumentacji dla poszczególnych inwestycji pod tym względem, bo udało nam się sieciować rowerzystów i oni dostarczają na bieżąco informacji o tym, jak takie rozwiązania powinny wyglądać w poszczególnych projektach. No i trzecia, moim zdaniem najważniejsza rzecz, zgoda wobec takich inwestycji, wobec konkretnych rozwiązań. No jeżeli projektujemy z użytkownikami dróg te drogi, czy z użytkownikami przestrzeni śródmiejskich tę przestrzeń śródmiejską, to jest wysoce prawdopodobne, że uczestnicy tego procesu zaakceptują te rozwiązania. Często organizujemy sami konsultacje w Katowicach, bo bierzemy udział w różnych procesach. Teraz rozpoczynamy warsztaty w Bochni, które też są w takim dość specyficznym miejscu procesu inwestycyjnego i rozmowy o rewitalizacji miasta. Zazwyczaj błąd polega na tym, że elementy dialogu się wprowadza za późno. I wszyscy na tym procesie tracą. Mieszkańcy czują się zawiedzeni, inwestycje są spowalniane, więc administratorzy tej przestrzeni, czyli władza lokalna, się denerwuje, że to wydłuża sam proces, a można byłoby tego uniknąć, planując dobre miejsce dla tego elementu dialogu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu. Pierwszą rundę pytań zakończyliśmy. Teraz przekażę głos naszym komentatorom. Zacznę od Grzegorza. Proszę. Zacznijmy z początkiem, ponieważ gra mojej odpowiedzi skradł mi pan dr Mazur. Chciałem od tego zacząć, że nie lubię się przesiadać. Rzeczywiście kiedyś pracowałem w Katowicach i tak sobie zmyślnie dobierałem dojazd, żeby na Placu Sobieskiego wsiadać w 830, które jechało na dworzec, opróżniało się, miałem miejsce, żeby usiąść i zasnąć i dojechać do Katowic. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że jednak czasami przesiadać się trzeba. Różne formy, jestem o tym przekonany, że różne formy transportu publicznego, ale transportu, który działa więcej niż poprawnie, musi działać wygodnie, to wtedy zachęca do tego, aby się przesiadać właśnie, aby zrezygnować z samochodu na rzecz transportu publicznego, co odciąża ruch w całej naszej metropolii. I tu w kwestii tej właśnie koncepcji samej lokalizacji dworca autobusowego, który jest w tym miejscu, nie mam wątpliwości, natomiast fakt węzła przesiadkowego budzi moje wątpliwości właśnie w takich aspektach, jak tu były wspomniane. Mi bardziej przychodziła na myśl kwestia dzielnicy Michowice i jak mam przekonać mieszkańca do tego, aby wsiadł w samochód, dojechał do centrum i tu się przesiadł na transport publiczny gdzieś do innego miasta. Kiedy właściwie już na wylocie z dzielnicy będzie miał, przyszłościowo myśląc, obwodnicę, który mi bezpośrednio pojedzie do innych miast. Tutaj te kwestie też pan doktor powiedział, natomiast chciałbym jeszcze może właśnie zapytać pana doktora, jak ocenia kwestie w kontekście połączenia wielu rodzajów transportu, fakt rezygnacji tutaj z tramwaju, który miał tam być, no w tej chwili ta koncepcja jest taka, że praktycznie go już tam nie będzie, że tutaj na tym ta inwestycja jeszcze bardziej nie traci. Wywołany do tablicy o tramwaju, dla tramwaja powiedzieć. Proszę państwa, w Bytomiu tramwaje, podejrzewam, że wszyscy tutaj obecni zdają sobie sprawę, że bardzo dobrze przejeżdżają, obsługują całe centrum. Jadąc ze Stroszka, jeszcze w czasach, kiedy 19 nie była wydłużona do Katowic, ja często wysiadałem przy Tosce, teraz to się nazywa pizzeria pod Czapną, szedłem załatwić sprawę nadworcową i przy sądzie wsiadałem w tą samą 19 i wracałem do domu. A w związku z tym stwierdzenie, czy to jest wielki problem, że w tym centrum przesiadkowym nie będzie tramwajów, a ja bym postawił inaczej. Czy w tej chwili tramwaje dobrze obsługują centrum Bytomia, obszar centralny, czy zapewniają dojazd z poszczególnych dzielnic
bezpośrednio do centrum, bez konieczności jakichś dalekich dojść, etc., czy to jest wygodne. I teraz pytanie, jeżeli to jest wygodne, to dlaczego te tramwaje wyrzucać gdzieś daleko na obrzeża centrum i tworzyć jakieś dziwne kombinacje. Natomiast jeśli to nie jest wygodne, to jest pytanie, czy ewentualne funkcjonowanie tramwajów w rejonie Placu Wolskiego przyczyniłoby się do tego, żeby to było wygodniejsze. Tutaj, ja przepraszam, czy można prosić o ten fragment, gdzie jest wizja połączenia obszaru dworca z Sząbierkami? O, to jest, no może być to. Proszę Państwa, jeżeli mamy, tutaj jest obszar centralny, to w tym momencie tutaj tak naprawdę to, co nas interesuje, to my nie powinniśmy myśleć tylko i wyłącznie o transporcie, ale również o tym, po co tam ludzie mają jeździć, jakie aktywności tam lokalizować, czy tam mają być urzędy, czy tam mają być instytucje kultury. I jeśli one rzeczywiście będą w centrum, w wyremontowanych, zrewitalizowanych kamienicach i tak dalej, no to idealną sytuacją jest sytuacja, w której tramwaj jest tu, a nie gdzieś tutaj. Natomiast, jeżeli spojrzymy na tramwaj jadący tutaj od południa, tutaj mamy przejście podziemne pod torami, przystanek tramwajowy Wytom za Młynie. I jest pytanie, czy to wystarczy, czy też może tutaj ten tramwaj powinien w ten sposób być poprowadzony, ażeby odciążyć przejście pod wiaduktem kolejowym. I raczej na tym się powinno zastanowić. Jeśli chodzi o pętlę tramwajową jako końcową, to jest pytanie, komu by to miało służyć. Bo tak naprawdę tramwaj powinien obsługiwać dalsze dzielnice, a nie tylko i wyłącznie tutaj. Proszę zwrócić uwagę, w dokumentach programowych jest mowa o tym, że problemem jest to, że autobusy w tej chwili jadące od strony Łagiewnik, od strony Sząbierek muszą objeżdżać ulicą Powstańców Warszawskich, nie Batorego, kolejową. I kolejową z powrotem, natomiast dzięki takiemu rozwiązaniu one nie będą musiały nadrabiać tyle. A czy ktoś pomyślał, jeżeli będziemy mieli taki układ drogowy, żeby je bezpośrednio z Zabrzeńskiej puścić na dworzec? Dlatego tutaj brakuje pewnej koncepcji całościowej. I tak naprawdę połączenie tramwajowe byłoby bardzo wskazane, natomiast nie powinno się to odbywać kosztem centrum miasta, do którego powinien być dojazd jako do rzeczywiście centrum rozumianego jako pewnego obszaru nasyconego instytucjami kultury, będącego samemu w sobie generatorem ruchu. Dobry wieczór Państwu. Ja może trochę odbiegnę znowu do tej skali bardziej strategicznej. Może krótko się przedstawię, jestem architektem urbanistą, który w swoich badaniach podejmuje problematykę zmian demograficznych i ujęcie takiego bardziej humanistycznego podejścia do i planowania przestrzennego i do architektury urbanistyki. Między innymi gdzieś tam poszukiwałam kiedyś koncepcji odnowy miejskiej, czyli różnych sposobów podejścia do ulepszania miast w Europie. Natomiast pytania, które chciałam skierować, oczywiście dotyczą koncepcji tutaj centrum przesiadkowego i chciałam spojrzeć na tę problematykę przez pryzmat szerszych właśnie wyzwań i procesów, przed którymi stoi Bytom. Mowa tutaj o zmianach demograficznych, na które składają się nie tylko starzenie się społeczeństwa, czyli wzrost ilości osób starszych w społeczeństwie związany z tym, że żyjemy coraz dłużej, jesteśmy bardziej być może zdrowi, bo prowadzimy bardziej aktywny styl życia, ale też maleje wskaźnik urodzeń. To wszystko jakby powoduje, że nasze społeczeństwo, nasze miasto się starzeje. A drugim takim procesem jest proces kurczenia się miast związany z migracjami i wiele raportów, wiele opracowań, między innymi projekt Shrink Smart właśnie prowadzony na terenie Bytomia pokazało, że pojawia się w mieście, już się pojawia wiele pustostanów, że w perspektywie najbliższych 30 lat wiele osiedli i dzielnice mogą zostać wyludnione.
i na tle takiego dosyć dramatycznego obrazu miasta mnie jawi się pytanie w ogóle o zasadność budowy takiego centrum przesiadkowego, dla kogo ono tak naprawdę ma być, a także czy będzie odpowiadało na potrzeby teraźniejszych mieszkańców, ale także przyszłych, bo wiadomo, że taka inwestycja nie powstaje na 5 lat. I to pytanie tutaj chciałam skierować do pana doktora Krzysztofa Wrany, bo myślę, że jeszcze warto zwrócić uwagę na to, warto zaznaczyć, że te decyzje inwestycyjne, które podejmiemy dzisiaj co do realizacji tego, one będą miały w znacznej mierze konsekwencje w przyszłości. Dlatego będę wdzięczna. To jest pytanie, na które na pewno odpowiedź jest trudna, bo ona jest, tak jak powiedziałem, wielowymiarowa. To znaczy, pierwsze, co się nasuwa, to oczywiście jest to pytanie o popyt. Czy rzeczywiście mieście, które traci swój potencjał demograficzny, czy projekt o takiej skali jest projektem uzasadnionym? Ja bym to pytanie nawet rozszerzył, rozszerzając zarówno o kwestię popytu wewnętrznego, jak i popytu zewnętrznego. I rzeczywiście tu można, jeszcze raz podkreślam, ja nie chcę oceniać projektu, bo na tym się nie znam, bo tutaj nie chcę wchodzić w rolę chociażby pana doktora Mazura, ale skala projektu, jeżeli popatrzymy na kwoty, które są związane z tym projektem, na wielkość tej inwestycji, oczywiście taki znak zapytania musi się pojawić. Natomiast też warto wziąć pod uwagę być może takie pytanie nie tyle o to, czy centrum przesiadkowe odpowiada na wielkość popytu w kontekście demografii, ale czy takie projekty tego typu mogą przyczyniać się do powstrzymania tych negatywnych trendów demograficznych albo do złagodzenia skutków tych trendów demograficznych. Pracując nad strategią Bytomia, mówiliśmy wielokrotnie, że jest to miasto, które rzeczywiście się kurczy, ale to jest stwierdzenie dosyć ogólnikowe. Ono się kurczy pod wieloma względami. Kurczy się pod względem na przykład rynku wewnętrznego. Czyli jeżeli mówimy o tym, jaka jest siła nabywcza mieszkańców, ilu mamy mieszkańców, jaka jest siła nabywcza tych mieszkańców, no to są to procesy jednak negatywne, niewesołe. Ta siła nabywcza związana z rynkiem wewnętrznym, ona maleje. A więc w ślad za tym maleją też możliwości kreowania, generowania nowych funkcji gospodarczych. Maleją możliwości rozwoju lokalnego biznesu. I znowu, ja tak trochę uciekam od pewnych odpowiedzi takich wprost, bo takie jest chyba trochę prawo stratega też i osób, które zajmują się zarządzaniem strategicznym, czyli tym, co jest gdzieś tam na szczycie tego systemu planowania. Ale właśnie jest takie pytanie, czy realizacja projektu tego typu w takiej formie, czy ona przyczyni się do tego, że uda nam się przyciągnąć do Bytomia po prostu klientów różnych usług dostępnych w mieście, klientów na produkty dostępne w mieście. Czy tego typu inwestycja w tej formie, ona pozwoli nam wzmocnić, czy dodać do tego rynku wewnętrznego również potencjał finansowy innych mieszkańców aglomeracji górnośląskiej. Jest to też jakiś sposób na złagodzenie właśnie tych trendów demograficznych, o których pani doktor powiedziała, czyli przyciągając osoby z zewnątrz, realizując analogiczne projekty, jesteśmy w stanie wspierać lokalny biznes, a wspieranie lokalnego biznesu to rynek pracy, to też atrakcyjność dla mieszkańców. Czyli gdyby pójść takim ciągiem, to jest pytanie, czy właśnie dałoby się dzięki tego typu inwestycjom wzbogacić rynek wewnętrzny i stworzyć tutaj lepsze warunki dla rozwoju lokalnego biznesu. Ale zgadzam się też z tym, o czym pan doktor Mazur powiedział przed momentem. No, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co ci mieszkańcy przyjadą. Samo centrum przesiadkowe, nawet jeżeli będzie miało, nie wiem, jakąś super atrakcyjną fontannę, tak, to będzie odwiedzone raz, a nam chodzi o coś innego, żeby to było pewne narzędzie stałego przeciągania tutaj różnego rodzaju odbiorców. Również, znowu wracam do tego, co w pierwszym pytaniu tutaj się pojawiło, również w kontekście kreowania tych funkcji wyższego rzędu. Jeżeli
no, Bytom określa się jako miasto, w którym ważna jest tradycja, ważna jest historia, ważna jest kultura, ważne są instytucje i środowiska twórcze, to też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ten rynek wewnętrzny jest niewystarczający do końca, ale jest pod ręką rynek aglomeracji górnośląskiej. Więc jest pytanie takie, czy rzeczywiście tego typu projekt będzie sprzyjał tworzeniu, wzmacnianiu popytu, czy to na usługi komercyjne, czy to na usługi publiczne, na kulturę, na czas wolny, usługi czasu wolnego i tak dalej, i tak dalej. I jest jeszcze jeden wymiar, wracając do tego popytu wewnętrznego. Próba odpowiedzi na pytanie, czy dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy będą mogli mieszkać w Bytomiu i korzystać z tego, co dostarcza aglomeracja górnośląska w postaci rynku pracy, w postaci usług. Jeżeli tak by się stało, to też można by oczekiwać osłabienia tych trendów emigracyjnych, tych trendów związanych z opuszczaniem mieszkańców przez miasta przez mieszkańców, czyli związki mieszkańców z miastem poprzez miejsce zamieszkania, poprzez no, też przywiązanie, pewien patriotyzm lokalny, bo jesteśmy w takim gronie, które wskazuje, że ten patriotyzm lokalny przecież jest silny w społeczności bytomskiej, ale równocześnie korzystanie z tego, co jest w aglomeracji górnośląskiej, jako zestaw udogodnień, począwszy od rynku pracy, a skończywszy na różnych usługach publicznych. Czyli w dwie strony, jeżeli takie projekty pozwalałyby osiągnąć te efekty, to byłyby to projekty, które należałoby ocenić w moim przekonaniu pozytywnie. Oczywiście pytanie o skalę, oczywiście pytanie o konkretne rozwiązania, ale związek z demografią, jak sądzę, jest tutaj dosyć silny. Dziękuję bardzo. Przepraszam, czy nie możemy już włączyć głos społeczny do tej dyskusji? Bo jakby zaczynamy rozmawiać o strategii miasta, a temat jest troszkę wyższy. Tak, tylko ta strategia też jakby cały czas jest istotnym elementem. Ale myślę, że do tego za chwilę dojdziemy. No właśnie, my jesteśmy jakby spragnieni też zadać pewne pytania, korzystając z szerokiego grona gości i osób. Dajcie na pytanie. Moje drugie pytanie dotyczy już właśnie troszeczkę węższej skali tego centrum przesiadkowego w wymiarze architektoniczno-urbanistycznym, ale oczywiście oscylując dalej wokół tego starzenia się zmian demograficznych, to pytanie chciałam zadać panu Pawłowi Jaworskiemu. A dotyczy tak naprawdę tego, że oczywiście mówiąc o starzejącym się społeczeństwie w tym wymiarze architektoniczno-urbanistycznym, myślimy o pewnych barierach architektonicznych, o pewnych funkcjach, które są kierowane pod potrzeby tego społeczeństwa, ale mówiąc też o starzejącym się społeczeństwie, miejmy na uwadze to, że dotyczy to nas wszystkich, nawet jak jesteśmy młodzi i zdrowi, to znajdujemy się w różnych sytuacjach życiowych i pchając wózek z dzieckiem, czy ciągnąc ze sobą walizkę, to są takie sytuacje życiowe i kiedy te bariery architektoniczne są wyeliminowane, to znacznie ułatwia nam to życie. W związku z tym moje pytanie brzmi, w jaki sposób w tej koncepcji chociażby tego centrum przesiadkowego można byłoby uniknąć tych barier architektoniczno-urbanistycznych, a także czy Pana zdaniem w ramach programu funkcjonalno-przestrzennego powinny pojawić się jakieś dodatkowe funkcje, bo oczywiście mówimy tutaj o tym, że centrum przesiadkowe to jest takie miejsce naszpikowane stosunkowo dużym natężeniem ruchu kołowego, więc mowa tu o pewnym strefowaniu i z tej strefy pieszej i strefy kołowej, ale być może jeszcze dodatkowo mogłyby się pojawiać jakieś inne elementy, inne funkcje, które mogłyby wzbogacić, a zarazem ożywić to miejsce w godzinach na przykład poza jakimś szczytem ruchu. Trudne pytanie. Trudne pytanie, ponieważ od razu wyjaśniam, że Rada Wschodniego Miasta zajmuje się programowaniem procesów społecznych, a nie projektowaniem architektury. Z tej perspektywy postaram się odpowiedzieć najpierw na pierwszą część pytania, czy na pierwsze pytanie zawarte w Twojej wypowiedzi. Jako fundacja staramy się promować taki sposób myślenia, żeby nie rozmawiać o produktach, nie rozmawiać o budynkach, tylko rozmawiać o usługach, o tym, co my w tych budynkach robimy, żeby
Każdy architekt, z którym rozmawiamy, gdy prowadzimy konsultacje, zastanowił się nad tym, co robi człowiek, który wejdzie do jego budynku. Co robi od momentu wejścia do wyjścia. Co się dzieje po drodze, jakie sprawy on załatwia, kim on w ogóle jest, kim może być, kim być nie może. Bo na przykład pojawiają się bariery, które wykluczają dostęp takiej osoby. To jest takie ćwiczenie, które za każdym razem na warsztatach robimy i ono jest bardzo pomocne. Bo po pierwsze, sprowadza dyskusję od razu na dół, to znaczy do takich namacalnych wymiarów, kiedy sobie zadamy te pytania, które przytoczyłaś. Co zrobi matka z dzieckiem, co zrobi osoba, która porusza się w inny sposób niż my i na przykład o tym nie myślimy na co dzień. Ja sam sobie robiłem test taki, przeglądając tę koncepcję i mnie najbardziej interesowało to, w jaki sposób będę jeździł rowerem po tym obszarze. Od razu mówię, że nie mieszkam w Bytomiu, mieszkam w Katowicach i nie jeżdżę samochodem, więc moje przemieszczanie się to po Bytomiu jest zawsze rowerowe albo autobusowe. I kiedy zacząłem sobie jeździć po planszy palcem jako rowerzysta i zaczynałem oglądać, ile dni będę musiał przeciąć tym rowerem, łącznie z wjazdem do samego garażu, do samego tej części parkingowej, to zacząłem się zastanawiać nad tym, czy ktokolwiek sobie w ogóle zadał takie pytanie, projektując cały ten układ drogowy, który tutaj jest bardzo obfity. To jest taka odpowiedź naokoło, ale wydaje mi się, że to jest taka perspektywa, którą chciałbym zaproponować, że jeżeli rozmawiamy o tym, czy tutaj bariery są, czy ich nie ma, to pomyślmy o takim scenariuszu, że rowerzysta jedzie od strony północnej i chce przejechać na południową i przecina zjazd dla autobusów, przecina dwie jezdnie dojazdowe do ronda, potem przecina wjazd do garażu, potem znowu gdzieś trafia w okolice wyjazdu dla autobusów. No tych kolizji tutaj jest dość sporo. Podobnie zadajmy sobie pytanie o to, jak przechodzi człowiek z dworca przez cały ten system garażowo-parkingowo-poczekalniowy i przemieszcza się pomiędzy piętrami. Nie chcę dawać gotowych odpowiedzi, ale myślę, że to jest jakiś taki pretekst do rozmowy o barierach i o sposobie użytkowania tego obszaru. Co do drugiej części, co do wielofunkcyjności. Ja nie znam ograniczeń formalnych z tego typu inwestycji, także nie wiem, czy w ogóle można o takiej wielofunkcyjności rozmawiać, ale tutaj podbiłbym wątek, który już się pojawiał w naszej rozmowie. To jest jednak Śródmieście, to jest centrum, to nawet nie Śródmieście. To jest absolutne centrum Bytomia i w mojej głowie też się rodziły wątpliwości dotyczące tego, czy akurat parking wielopoziomowy i wprowadzanie ruchu samochodowego w tak bliskie sąsiedztwo obszaru, który powinien pełnić trochę inną funkcję, jest zasadne. To otoczenie aż prosi się, nawet jeżeli zdecydowalibyśmy się na realizację takiego wariantu, o dołożenie takich funkcji, chociażby usługowych, które po pierwsze zwiększą grupę użytkowników tego obszaru, uzasadnią realizację aż tak rozbudowanej inwestycji komunikacyjnej, no też spowodują to, że to otoczenie może się ożywić. Także myślę, że to jest ważne pytanie i warto byłoby je w ogóle postawić. Co oprócz tych rozwiązań komunikacyjnych w tym miejscu się powinno pojawić? No bo to jest otoczenie dworca śródmiejskiego, tak? Dworce śródmiejskie w miastach o takiej strukturze jak Bytom, to jednak otaczają się funkcjami troszkę innymi niż węzeł przesiadkowy. Węzeł przesiadkowy jest ważny, bo zwiększa liczbę użytkowników na danym terenie, więc paradoksalnie też podnosi atrakcyjność dla usług, dla operatorów usług różnego rodzaju, no ale te usługi tam trzeba ściągnąć, prawda? Żeby ten obszar był dodatkowo podwójnie atrakcyjny. Dziękuję. Teraz głos oddamy Tomkowi Baturze, który poruszy właśnie ten temat dróg rowerowych. Witam serdecznie. Jak wszystkim wiadomo, nazywam się Roman Badura, więc organizator bytowskich mas krytycznych, wiele imprez rowerowych. No, w tym roku mam taki piękny jubileusz, już 30 lat jeżdżenia na rowerze, wytrzymało, rekreacyjnie, turystycznie. No i tutaj bardzo fajne, pozytywne słyszę zdania, mam wiele pytań. Praktycznie na które pytania mamy już odpowiedzi, bo całe te centrum posiadkowe, takie moje zdanie jest
i rowerzystów powinno bardziej skupiać się dla ludzi pieszych, jak i dla rowerzystów, że tym rowerem dojeżdża bezpiecznie, odjeżdża bezpiecznie i przesiada się gdzieś na autobus czy na pociąg, dojeżdża do wiadomego celu. Obecnie jeżdżę też po świecie, po Holandii, Niemczech, Francji, w Stanach byłem i w większości takich centrum przesiadkowych jest najwięcej, najbardziej rozwinięta infrastruktura rowerowa, o czym mówimy, a my walczymy o to, żeby nasz Bytom był przyjazny rowerzystom. Od wielu lat, kiedy już działa nasza masa krytyczna, to jest 5 lat, są tematy, które są w naszym mieście poruszane bardzo mocno rowerowo, są gdzieś tam odcinane, bo tak jak widzimy też w tym projekcie, tutaj pan poprzedni też powiedział o tym, że jak ten rowerzysta ma dojechać. Też właśnie mam pytania do projektantów, do koncepcji, którą tutaj, jak widzimy na rysunku, no jako rowerzysta, no tutaj widzę tak osobiście dramat. No, mam takie pytania, czy ten centrum środkowy jest przyjazny dla rowerzystów, czy założono kilka dróg, więcej rowerowych połączeniowych. Nie ma tutaj właściwych projektantów, którzy mogą to zadać, to pytanie. Osobiście nie byłem na takie spotkania zapraszany. Dlatego według nas, rowerzystów, jest to temat bardzo grubo nastawiony ze względu na to, że tak na całym świecie, jak i w Polsce, w przyszłych latach do 2030-2020 ma być jak najmniej emisji spalin, jak najwięcej rozwinięty ruch, zrównoważony transport, a więc pieszy, rowerowy, tramwaje, tam gdzie jak najmniej jest spalin. Do czego tu zmierzam? Nawet ulica Dworcowa, dostać się do ulicy Dworcowej, no to tak patrzymy na to z góry, no to jest naprawdę to dramatycznie. Obecnie mieszkałem na Stroszku przez 15 lat, część życia spędziłem w Bytomiu. Od niedawna włączono więcej światła na tej ulicy, z podstacji BP jechałem do siebie do pracy na Wiczaka rowerem 16 minut. Samochodem ostatnio jechałem prawie 20 minut, gdzie od BP do Reala jechałem 7 minut, na każdy światłach spałem. Obecnie od 30 stycznia mieszkam już w Bytomiu na dzielnicy Rozbark. Tam jest taki mój fajny wehikuł rowerowy, mówię wszystkim fajnym Mercedes, bo mam fajną kanapę. Poruszam się tym rowerem dzisiaj na co dzień po mieście, bo jeżdżę wytrzymowo, a więc jeżdżę w stroju kolarskim, jeżdżę też na rowerze miejskim, a więc tak jak chodzę po ulicy, tak jeżdżę na rowerze. Jesteśmy 100 lat, mówię, za Holandią i to będę grubo podkreślał. W tej chwili go się troszeczkę cofamy, nie idziemy nic do przodu. I stwierdzam, dzisiaj na liczniku mam przejechane prawie 16 km. Załatwiając sprawy z masą krytyczną, różne urzędowe, łamiąc przepisy, do czego się osobiście przyznaję, jeżdżąc po chodniku, jeżdżąc na skróty, gdzieś tam pod prąd. Gdybym miał cały Bytom objeżdżać zgodnie z przepisami, to miałbym wiele kilometrów więcej. Takie moje pytania, no, które są już praktycznie odpowiedzi, to są, czy centrum środkowe jest przyjazne po prostu dla pana Mazura, czy gdzieś tam komunikacja publiczna może być poruszać się pieszo, czy podjechać rowerem, czy to według pana jest to bezpieczne i przyjazne dla nas. Czy mógł pan powtórzyć pytanie, bo nie dosłyszałem początku pytania. Czy według pana te centrum przesiadkowe jest przyjazne dla rowerzystów, dla pieszych, według pana punktu widzenia, bo odpowiedź w większości mieliśmy, ale się rozmówił ekspert o to. Ja mogę powiedzieć, że o rowerzystach to raczej się nie powinienem wypowiadać, bo ja na rowerze ostatni raz jeździłem za takiego bajtla. Natomiast cieszę się tutaj, słysząc, że pan jest ze Stroszka, bo nazwisko też znajome, także nie wykluczam, że mieszkaliśmy w pobliżu albo gdzieś tam. W każdym razie miałem kolegę z przedszkola, Krzysztofa Badurę, nie wiem, czy to jakaś rodzina. Natomiast jeśli chodzi o tych właśnie niezmotoryzowanych uczestników ruchu. Proszę państwa, lat temu kilka wyburzono kładkę przy dworcu kolejowym, która miała zejścia na ulicę do dworca autobusowego, do dworca kolejowego, na Dworcową, na Powstańców Warszawskich. Generalnie taka bardzo, bardzo szeroka konstrukcja, która podobno się wadziła i trzeba było ją było zlikwidować. Tutaj mówimy, że pasaż będzie na poziomie plus jeden. Innymi słowy, co tutaj już jest zakodowane? Że do dworca kolejowego, kolejne pytanie, dworzec kolejowy, w tej chwili mamy 10 pociągów odjeżdżających z Bytomia, także czy to w ogóle jest sens, ale do tego dworca kolejowego, zakładając, że będzie jakaś szybka kolej aglomeracyjna, łatwiej się będzie dostać z samochodu niż z autobusu, bo z autobusu trzeba będzie pokonać jeden poziom, a z samochodu będzie to przejście na równym poziomie. W związku z tym widzimy, że tak naprawdę dla użytkowników, jest to tak naprawdę w dużej mierze dla użytkowników zmotoryzowanych ułatwienie.
Jeżeli tutaj mówimy o ścieżkach rowerowych, ja się zastrzegam, ja na rowerze nie jeździłem, natomiast to, co rzuca mi się w oczy, to ja bym powiedział kontrpytanie. Są wyznaczone ścieżki ulica Chrzanowskiego, są wyznaczone drogi rowerowe w kierunku Szungierek i co? Ja mam przyjechać do centrum Bytomia na rowerze, zostawić ten rower, bo dalej już nie mam żadnych dróg? No ja tam nie widzę żadnych dróg. No proszę Państwa, dlaczego ja nie mogę jechać do opery na rowerze? Ja mam zostawić tutaj i potem iść 20 minut przez miasto? No być może jest to jakaś koncepcja, żeby napędzać lokalny biznes. Jak on będzie szedł pieszo, to może sobie kupi coś w sklepie. Natomiast to chyba nie o to chodzi, bo jeżeli on będzie miał iść te 20 minut, to on albo pojedzie samochodem do tej opery, albo po prostu zamiast opery włączy sobie serial w telewizji. Dlatego też ja bym powiedział, że tutaj zagospodarowanie przestrzeni jest takie, jest to pewna gigantomania. Tutaj już zostało powiedziane, czy to jest właściwy moment, na którym się spotykamy, czy to nie jest tak, że mleko już się wylało, już mamy pewną koncepcję i tak naprawdę w tej chwili mamy w opozycji ludzi broniących tej koncepcji i mamy ludzi, którzy są przeciwni z takich czy innych względów. Bo prawda jest taka, że ja sobie zdaję sprawę z tego, jak ciężko się rozmawia z kolejarzami. Ja pracowałem przez krótki, ale jednak czas na kolei również. I w tym momencie należy się zapytać, a co z dworcem kolejowym? Ja słyszałem takie futurystyczne wizje, żeby tam urządzić boisko do siatkówki, bo to jest taka kubatura. I teraz jest pytanie następujące. Jeżeli my mówimy o zrównoważonym rozwoju tkanki miejskiej, czy my nie powinniśmy wyjść od tego, co my mamy i jak to wykorzystać? Być może, że należałoby zrobić coś takiego, że w gmachu dworca zostawić fasadę taką, jaka ona jest, modernistyczna, o ile pamiętam, lata 20. Natomiast do środka zrobić wjazd autobusowy i w środku zrobić tak, żeby te autobusy przy pociągach zatrzymywały się dosłownie drzwi w drzwi. I w tym momencie również będzie bliżej do tramwaju po południowej stronie. Będzie bliżej do urzędu pracy, który jest na ulicy Łagiewnickiej. Także, no ja mówię, no ta koncepcja do mnie nie przemawia przede wszystkim dlatego, że ona, rozbija. Ona w tej chwili te środki transportu są daleko, a ona jeszcze bardziej rozbija te środki transportu. Już za chwilkę oddamy Państwu głos. Jeszcze raz ostatni głos zabierze Robert Białas. Proszę. Dzień dobry, witam. Zgadzam się tutaj z panem doktorem Mazurem, że ten projekt rzeczywiście robi wrażenie, jakby chciał oddalić tego mieszkańca od centrum, a nie go przybliżyć. Proszę zauważyć, że on likwiduje trzy przejścia aktualne i zostawia jedno naprzeciwko dworca. I to jest tak naprawdę też powód, że realizacja tego projektu spowoduje zwiększenie korków, a nie zmniejszenie. Dlaczego? Dlatego, że i to jest opisane w studium komunikacyjnym, w tych dokumentach, które są załączone. Tam było przyjęte, że w roku 2015 większość inwestycji, które tam jest wykazanych, będzie zrealizowana. Jeżeli byłaby PC-tka, to ja mówię, jest ok, może być. To rzeczywiście rozprowadzi ten ruch, zmniejszy natężenie. Ale ponieważ nie ma PC-tki, jeszcze długo nie będzie, w związku z powyższym, te rozwiązanie spowoduje korki, dlatego że mamy dwa wąskie gardła. Jedno właśnie na dworcowej, gdzie jest przejście dla pieszych, jedyne, które prowadzi do centrum. Zamiast trzech mamy jedno, czyli znowu idziemy dla tych ludzi starszych, oni muszą zrobić kilkaset metrów więcej, żeby dojść. Tak? Ja rozumiem, że dbamy o kulturę fizyczną, ale to jest chyba nie najlepszy pomysł. No i drugie, przejazd pod mostem. On nadal jest wąskim gardłem. Także prawdę mówiąc, nie rozwiązuje problemu, tylko je komplikuje realizację takiego projektu. Ale to, co Państwo mówili, również pan doktor Bra zwraca uwagę na jedno, mianowicie na to, że w mieście powinno być zrealizowany projekt i ogłoszony przetarg. Nie na to, tylko przetarg powinien być ogłoszony na opracowanie planu zintegrowanego transportu w mieście. I tak jak teraz ogłoszono w Katowicach i tam proszę zobaczyć, tam jest pierwszy etap, który wyda się 10 tysięcy osób się ma iść wykonawca do 10 tysięcy osób, zapytać się, jakie są ich preferencje, gdzie oni pracują, z czego korzystają, o której wracają, kiedy jadą samochodem prywatnym, kiedy jadą koleją, kiedy jadą na wakacje, co robią dzieci. A u nas się nikogo o to nie pyta. Dlaczego? Bo projekt jest realizowany przez drogowców dla drogowców. Oni naprawdę wiedzą wszystko. I tak naprawdę ten projekt
Moim zdaniem on by był piękny dla drogowców, gdyby nie musieli robić tego centrum przesiadkowego. Bo tak naprawdę chodzi o to rozwiązanie komunikacyjne. Tak? To centrum jest no tak zrobione, żeby było. I tyle, no niech tam nie się to nazywa. Tak? Ja pomijam drugi fakt, że on jest niezgodny z panem Reroś. Tak? Powołujecie się na plan Reroś, a plan Reroś mówi o dworcu tramwajowym. Tego dworca tramwajowego nie ma. Ja oczywiście nie jestem teraz zwolennikiem, żeby mówić o dworcu tramwajowym, ale jestem zwolennikiem o tym, żeby pomyśleć o tym. I gdyby ktoś to opisał w tym dokumencie, dlaczego rezygnuje z tego, to bym był za. Ale tam nawet nikt nie zająkał się. Po drugie, irytuje mnie jako byłego naczelnika Wydziału Kontroli, irytują mnie takie rzeczy, ale zwłaszcza w stosunku do inżynierów. Jeżeli ja czytam w dokumencie, że w dokumentach dostępnych na stronach przydał, że w jednym miejscu jest 936 miejsc parkingowych, w drugim 930, a gdzie indziej 650. Ja się w końcu chciałbym dowiedzieć, po co mi tyle być i ile tych miejsc jest. Tak? No niestety takie są wpadki. Tak samo tutaj w aspekcie właśnie miasta kurczącego się. Przyjęto założenie w studium komunikacyjnym, cytuję, w roku 2006 roku panowie wpadli na genialny pomysł i stwierdzili, że miasto będzie się rozwijać i będzie przybywać mieszkańców. Będzie przybywać mieszkańców, które będą przychodzić z zewnątrz i zamieszkiwać w Gdańsku, ponieważ on będzie atrakcyjny. Tylko na podstawie czego to stwierdzono? Tak? Ja chciałbym zwrócić uwagę, że w roku 2006 mieliśmy 186 tysięcy, w roku 2014 mamy 161, a w roku 2040 powinniśmy być w okolicach 80 tysięcy. Czyli mówimy o 100 tysięcy mniej mieszkańców, a nagle robimy inwestycje, która mówi, jakbyśmy chcieli się rozwijać, rzeczywiście. Pytam się o logikę. I teraz tak, zgadzam się z panem doktorem Wraną, który mówi, że strategia powinna być takim, patrzeć na nią jako na kryteria doboru i oceny projektów co do celowości, tak? Wpływu na całość. Nie na jakiś malutki element, tylko na całość. I teraz jest pytanie nie o to tak naprawdę, czy te 90 milionów to jest dobrze wydane, tylko pytanie jest, czy te 90 milionów w innym projekcie nie przyniosło o wiele większych efektów właśnie dla miasta z punktu widzenia strategii. Moim zdaniem niestety ten projekt to jest marnowanie pieniędzy. I teraz jest takie pytanie do panów właściwie wszystkich, czy w świetle, bo my jesteśmy rzeczywiście na etapie takim, że mamy studium komunikacyjne, które jest nieaktualne, które ma błędne założenia co do rozwoju demografii, co do rozwoju natężenia ruchu i tylko skupione na tym, nic więcej. Pan dyrektor nawet w przyszłym roku powiedział na Radzie Miejskiej, że nie pytano się mieszkańców o zdanie, bo po co? Więc pytanie jest takie, czy w związku z tym nie widzą państwo takiej możliwości, że albo przesuwamy termin przyjmowania ofert tego przetargu i próbujemy jednak jeszcze przemyśleć te rozwiązania po to, żeby wyciągnąć największe korzyści, jakie są możliwe dla miasta. Ja nie jestem przeciwnikiem centrum przesiadkowego albo rozwiązania komunikacyjnego, albo czy nie zrobić krok dalej, czyli inaczej mówiąc, najpierw zrobić studium komunikacyjne dla miasta, ale w sensie nie studium komunikacyjne, tylko transportowe, uwzględniające wszystkie rodzaje transportu, łącznie z transportem rowerowym, ale również to, że mamy miasto kurczące się starzejące. Zaraz właśnie się zapytamy. Na początku pani radna mówi, jest prowadząca osoba, a pan się tak włącza tej Przepraszam, ja bardzo dobrze rozumiem. Wiemy o obecności. Pytałam, czy chcą się wypowiedzieć, tak? I ten głos otrzymają za chwilę, więc przyjdzie na ten moment czas. Dobrze? Dobrze, to troszeczkę przyspieszymy. Proszę Państwa, ja miałem jeszcze tutaj jedno zagadnienie poruszyć. Miał Pani tutaj takie zadawać pytanie o odpowiedzialność projektanta w aspekcie... Panie radny, niech Pan przestanie. Przeszkadza Pan, dobrze? Ostudźmy emocje. Rozmawiamy o poważnych sprawach. Dokładnie. Rozmawiamy o dość dużej, dużej inwestycji w centrum miasta, ważnej dla miasta, dla mieszkańców
Co myślę, że te emocje też udowadniają, że jest to temat istotny i ważny. Dwa słowa na temat tutaj takiego zagadnienia, jak odpowiedzialność projektanta, architekta. Z jednej strony taka oczywista, każdy z nas projektantów, jak wykona swoje dzieło, ponosi pełną odpowiedzialność określoną jasno w przepisach. Natomiast i to jest chyba ta rzecz, o której tutaj w ogóle nie trzeba dyskutować, to jest taka pewna sprawa. Natomiast drugi taki aspekt to jest pewna odpowiedzialność, bym nazwał, społeczna. To, na czym mi zależy w moich działaniach, to jest zawsze partycypacja społeczna. Tutaj temat, który już częściowo poruszył pan Paweł Jaworski, należy pytać. Ja uwielbiam wchodzić w interakcje z przyszłym użytkownikiem. To niezależnie od tematu, od wielkości zagadnienia, szczególnie jeśli to dotyczy przestrzeni publicznej. My, architekcie, mamy duże ego i oczywiście zawsze twierdzimy, że wiemy najlepiej. Natomiast można naprawdę interesujących dowiedzieć się od tej drugiej strony, od użytkownika, bo tam padają pomysły, które należy to przemyśleć i razem wkomponować w tą przestrzeń miejską. Przestrzeń miejska nigdy nie powstanie tak, żeby zadowoliła wszystkich. To jest też oczywistość, natomiast ten głos trzeba zabrać po to, żeby potem tą przestrzeń stworzyć wspaniałą. Ponieważ, tak jak mówię, ja jestem za partycypacją społeczną i współdziałaniem w projektowaniu, tak w tej chwili oddamy ten głos do projektowania tutaj Państwu. Ja nie jestem nigdy obiektywny. To najpierw pierwszy głos, jaki usłyszałem, był bliżej, w związku z tym nie będzie na pewno jedyny głos. Ja będę starał się prowadzić tą dyskusję z Państwem i dzięki temu, skoro lubię partycypować społecznie, będę miał zawsze okazję coś odpowiedzieć, zanim eksperci odpowiedzą. To dziękujemy wszystkim, że się bardzo cieszymy, że zostaliśmy jako głos społeczny dopuszczeni do głosu. Ja ze swojej strony bardzo Państwu dziękuję za szerokie wytłumaczenie i wyjaśnienie sytuacji związanej ze strategią, z planowaniem strategicznym. Moje takie pytanie pierwsze, albo prośba do organizatorów, czy w takim razie można by było też zaprosić do dyskusji osoby, które pracują przy strategii naszego miasta, bo my jako Głos Społeczny jesteśmy bardzo zainteresowani, żeby osoby, które tworzą naszą rzeczywistość i kształtują naszą przestrzeń, mogły nam odpowiedzieć na pytania, które się rodzą. Wiem, że strategia miasta wszystko to jest bardzo ważne, spójne, dla nas też już w tej chwili zrozumiałe po wielu latach bycia w Unii Europejskiej, a chcielibyśmy przede wszystkim rozmawiać na temat konkretnego obszaru, konkretnych rozwiązań, co nam mieszkańcom to daje, jakie my mamy potrzeby, żeby Państwo, którzy właśnie opracowujecie wszystkie te dokumenty, słyszeliście ten nasz głos, tak? Jakie my mamy potrzeby, jak możecie nam w tych potrzebach pomóc je rozwiązać, jak to ma być rozwiązane, żeby nam wszystkim było miło, wygodnie i tak dalej. Więc tutaj, jeśli chodzi o samo to rozwiązanie, mogę powiedzieć jako mieszkanka dzielnicy, że nic mi to nie daje, tak? Powstaje monstrum, które może mnie tylko wystraszyć. Jako mieszkanka Śródmieścia mogę powiedzieć, że tylko pogarsza się moje życie, bo samochody, które przyjadą, zostają w centrum, korki i tak dalej. Więc nie podoba mi się takie rozwiązanie. Ja sobie pozwolę jeszcze, wypisałam sobie parę rzeczy. Jak już się dorwałam. Przede wszystkim, tak jak już tu panowie podkreśliliście, to konsultacje społeczne, tak? Jesteśmy w Unii już 11 rok, realizujemy projekty unijne, wiemy, że w Unii przede wszystkim ważny jest głos całej Unii, każdego mieszkańca. To my kształtujemy to, co nas otacza, czyli konsultacje społeczne. Jeżeli jest tworzona strategia miasta, czy plan reorganizacji, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako mieszkanka chciałabym wiedzieć, co ja mogę, jak ja mogę wpływać na tą rzeczywistość. Więc chciałabym, żeby też siedziały tutaj kiedyś osoby, które po prostu reprezentują tą drugą stronę.
Teraz przede wszystkim wychodzimy od analiz potrzeb, tak? Czyli nas mieszkańców mamy swoje potrzeby, analizujemy te potrzeby kreują kolejne rozwiązania. Jeżeli realizacja projektu jest zgodna ze strategią, to strategia powinna być zgodna z oczekiwaniami mieszkańców. Później, no oczywiście najważniejsze dla nas mieszkańców to sytuacja społeczno-gospodarcza naszego miasta. My mamy tą świadomość, wiemy jak tu się żyje i co się z tym wiąże. Analiza takiej sytuacji społeczno-gospodarczej, wynikiem tej analizy powinno być rozwiązanie tego właśnie obszaru. Moim zdaniem nie jest to żadne rozwiązanie, które satysfakcjonuje mieszkańców. Rola Bytomia, bo tu wiele haseł padło strategicznych i innych, rola Bytomia w metropolii, czy Bytom jest w metropolii górnośląskiej, czy to dla niego plusy, czy minusy, to jest również bardzo szeroki temat, myślę, że nie w tej chwili do rozwiązania. Sam rozwój regionu, koncepcja tego tematu, to też jakby temat na kolejną dyskusję. I teraz lokalizacja centrum przesiadkowego. Czy nam w ogóle jest potrzebne tutaj takie centrum przesiadkowe? Jako mieszkanka dzielnicy chciałabym mieć fajny dworzec, do którego dojeżdżam, tak? Czyli przede wszystkim wychodzę w, powiedzmy, Miechowice, kopalnia, która nie zmienia się system komunikacji od wielu, wielu lat, czyli albo pojadą wszystkie cztery autobusy razem i przez 40 minut nic nie pojedzie, no albo po prostu uda mi się na któryś zdążyć, tak? Co się wiąże dalej, że albo zdążę na 830, który będzie zapchany, albo 820, który też będzie zapchany. Czyli gdzie ja mam dalej jechać i czy mi jest wygodnie. To takie proste ujęcie sprawy. Pociągi, w tej chwili Państwo mówicie, pociągów praktycznie nie ma, nie wiadomo gdzie mają kursować. Stawiając sytuację w ten sposób, przejeżdżają osoby, nie wiem skąd, wirtualnie, tam jest ile, 950 miejsc parkingowych, tak? Zostawiają te auta i gdzie oni dalej mają jechać? Czy oni mają się rozprzestrzeniać w naszym mieście? Czy nasze miasto w tej chwili dysponuje tyloma miejscami pracy, że stanowi jakiś wielki ośrodek gospodarczy? Dla kogo to jest? Proszę bardzo. Mam jeszcze było dużo zagadnień. Ja myślę, że część było... Słusznie, ale brawa się należą. Ja bym zaczął od tego, że nie chciałbym mówić o drugich stronach tej rozmowy. Tych stron jest tak dużo, że powinien tutaj stać okrągły stół. Zrobiliśmy taki trochę wielopok może. Wiem, że organizatorzy zaprosili pana prezydenta oraz poprosili o oddelegowanie osoby. Na pewno problemem był fakt krótkiego czasu i krótkiego terminu tej debaty, ale to jest związane też tutaj z terminami przetargu, który był ogłoszony. Niemniej jestem o tym przekonany, bo cieszę się z tej dzisiejszej debaty, ale jestem przekonany, że nie jest to pierwsza, jest to pierwsza, ale nie ostatnia debata na temat przestrzeni miejskiej i tworzenia samych rozwiązań, nie tylko tego centrum przesiadkowego. Jest dużo innych tematów, które będziemy chcieli poruszyć, zorganizujemy takie spotkania. Mamy tutaj nawet dzisiaj zapewnienie pani naczelnik, że mamy się zgłaszać, mamy rozmawiać i miasto też w takich rozmowach będzie uczestniczyć, co mnie osobiście jeszcze bardziej cieszy. Na pewne kwestie, które poruszone, w tej chwili bym proponował, że nie dam głosu ekspertom, nie będę tak. Natomiast tutaj bardzo do odpowiedzi wyrywa się właśnie pani naczelnik. Dobry wieczór Państwu, Izabela Domagała. Ja tutaj dzisiaj jestem bez zaproszenia, więc jestem ewentualnym potencjalnym uczestnikiem czy tego nowego obiektu. Przysłuchuję się tej debacie i bardzo żałuję, że to zaproszenie nie zostało skierowane, bo ja chętnie wzięłabym udział w przygotowaniu też prezentacji i pokazaniu tak naprawdę, skąd pomysł na lokalizację w tym miejscu, kompleksowość tego podejścia, skąd to się wzięło. Myślę, że genezę musicie Państwo poznać, bo na razie rozmawiamy o ograniczonym obszarze i mówimy o granicach administracyjnych miasta, co jest błędem. Ja tutaj z ogromną przyjemnością wysłuchałam tego, co powiedział pan doktor Abramek, kiedy mówił o metropolitalnym podejściu do całości. Szanowni Państwo, o dworcu przesiadkowym w Bytomiu mówi się od roku, panie Piotrze, 2008 czy 2009, kiedy to została przygotowana... Nawet wcześniej, tak? Ja przepraszam, bo ja pamiętam wizualizację, która powstała w 2008 czy 2009 roku, kiedy to rzeczywiście spojrzano na miasto i popatrzono na to miejsce i chcieliśmy znaleźć funkcję.
jakie by się mogły w tym miejscu znaleźć, bo jak wiecie Państwo, ten obszar jest w ogóle na dzień dzisiejszy niewykorzystany. Wtedy powstały dwa potężne obiekty wielkopowierzchniowe, które były połączone takim dworcem, czy też takim, jak to nazwać, takim miejscem, gdzie miał być właśnie dworzec przesiadkowy. Tam rzeczywiście dobiegała w jednej z opcji linia tramwajowa. Natomiast Szanowni Państwo, skąd powstała kwestia dworca przesiadkowego? To jest tylko drobniutki, malutki element gigantycznego projektu aglomeracyjnego, który został decyzją włodarzy subregionu centralnego w styczniu 2013 roku został podjęty jako rozwiązanie tych problemów komunikacyjnych, które obecnie jakby na Śląsku czy w aglomeracji istnieją. Jak tutaj pan Mazur powiedział, ludzie nie lubią się przesiadać. Powiem szczerze, ja przy tym taborze istniejącym, który jest bez integracji, komunikacji, jeżeli pan pozwoli, ja dokończę, na całym Śląsku z integracji pasażerskiej, sama też nie chciałabym się przesiadać. Tutaj powiedziała pani bardzo ważną rzecz. Przyjeżdżając z jednego autobusu na dany dworzec i czekając kolejne 40 minut, to nie jest to. Czyli mamy ogólny bałagan. To jest projekt, który ma uregulować sprawy komunikacyjne w całej aglomeracji. Mówię o subregionie centralnym. Pan mówił też o przeznaczeniu środków unijnych i czy nie można tych środków przeznaczyć na coś innego. Szanowni Państwo, muszę złapać oddech. To są środki dedykowane na realizację tego typu kwestii. Ja pozwolę sobie przeczytać. To jest priorytet inwestycyjny 4E, zapisany w umowie partnerstwa jako promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Dlaczego powstało też to centrum? Bo to jest jakby kilka kwestii, ja mogłabym tutaj mówić godzinami. Kwestia tego, że masę pieniędzy wydaje się na transport, na ciągi komunikacyjne, na poprawę tych ciągów komunikacyjnych, czyli zmożony ruch samochodów, który teraz istnieje. Ja nie mówię już, bo dzisiaj nawet w Życiu Bytomskim była kwestia informacji na temat tego, jakie jest emisje do powietrza, jak mamy smog, tak, tutaj w Bytomiu między innymi, więc to ma być odpowiedź na to. Ja bym też zachęcała Państwa do tego, żeby spojrzeć w przyszłość. Państwo mówicie o lokalizacji, nie wiem, Karp, Miechowice, inne miejsca. Natomiast my w tym miejscu mamy kolej wąskotorową, mamy linię tramwajową, która znajduje się w tamtym miejscu, jeżeli pan pozwoli. Będzie przystanek szybkiej kolei do Pyrzowic. I ja rozumiem, to jest, pan się uśmiecha tutaj, ale to są projekty, które są zapisane w dokumentach operacyjnych, tak, na które jest zapewnione dofinansowanie. Na ten cały duży projekt, ten gigantyczny projekt aglomeracyjny, o którym ja mówię, mamy przeznaczony 1 377 000 000, z czego Bytom zabezpieczył na realizację 80 milionów dla Bytomia. I chciałam Państwu powiedzieć, że w całej aglomeracji do roku 2023 takich węzłów, takich centrów powstanie 62. Czy my chcemy wyeliminować Bytom z całej tej sieci? Bo tego jakby nie do końca zrozumiałam. Oczywiście jeszcze wiele informacji, a to myślę, że zmieniliśmy. Tutaj teraz ekspert się wypowie, bo pan zaprosił bardzo wyrwał do odpowiedzi i bardzo słusznie. Panie naczelnik, ja jedną rzecz chciałbym tylko jedno zdanie powiedzieć. Tutaj myślę, że nie padła nigdzie negacja samego pomysłu inwestycji, natomiast jest dużo bardzo uwag i uważam, że dość niechcelnych dotyczących samych rozwiązań. Ja sobie pozwolę na kilka krytycznych uwag. To wszystko bardzo ładnie wygląda, mamy dedykowane środki, natomiast powinniśmy sobie zdawać sprawę z kosztów utrzymania tego. I na przykład jak tutaj było pokazane pasaż na poziomie plus 1, proszę policzyć, ile to jest wind, które będą musiały być utrzymywane, jakie jest oświetlenie tego parkingu, monitoring, ponieważ to jest określona przestrzeń, ludzie tak się muszą czuć bezpiecznie, ale do czego zmierzam? Ja sobie tutaj pozwolę, co prawda ja z panem doktorem Wraną mam pewien dyskomfort, ponieważ jest to jeden z moich wykładowców z czasów studenckich i trochę mi jest głupio, że tak powiem, mieć odmienne zdanie. Natomiast to jest bardzo fajne, co pani powiedziała. Będzie 62 centra przesiadkowe w całej aglomeracji. Innymi słowy, to tak jakby przeczy tej idei, że Bytom ma skupiać ten ruch zewnętrzny, ponieważ jeżeli ja będę mieszkańcem Zabrza, no to ja pojadę do Zabrza, do centrum przesiadkowego,
a co będę miał w Bytomiu z tego centrum przesiadkowego? Natomiast kolejna sprawa, pani mówi o integracji, o tym, że autobusy jeżdżą, że są luki przez 40 minut, 40-minutowe luki. Ja powiem tak, no, na inwestycje drogowe w studium komunikacyjnym, o którym tutaj wcześniej mówiłem, miało iść 335 milionów. No to jest 300 autobusów, a po Bytomiu jeżdżą takie autobusy, gdzie w przetargu jest wymóg, żeby autobus był niebieski, a dlaczego był akurat taki sprzedawany w Monachium? W związku z tym ja przepraszam, ja się spytam w ten sposób, gdzie jest KZK GO, gdzie jest rola Bytomia w KZK GO? Przepraszam, ten związek istnieje od 1991 roku. Jeżeli przez 24 lata nie udało się doprowadzić do sytuacji, że autobusy jeżdżą są rozłożone równomiernie, to ja się spytam, skoro nie udało się tego zrobić, to dlaczego zakładamy, że z centrum przesiadkowym nam się uda? I dalej jeszcze pozwolę sobie na kolejne kwestie. Tutaj jest mowa o ruchu samochodowym. Jest pytanie, czy ten ruch samochodowy ma być wprowadzony do centrum, czy wyprowadzony z centrum? Bo jeżeli on ma być wprowadzony do centrum, no to w tym momencie, owszem, bardzo dobrze to koresponduje. Jeżeli on ma być wyprowadzony z centrum, no to w tym momencie, dlaczego te samochody mają tutaj wjeżdżać i przyjeżdżać? Jeżeli mówimy teraz o szczegółach kolei, no ja być może, że coś przeoczyłem, ale z tego co pamiętam, to szybka kolej na lotnisko miała mieć przystanek na Rozbarku. Natomiast to już w tym momencie, jeżeli ma mieć tutaj, to bardzo dobrze, to w tym momencie, dlaczego my oddalamy autobusy od kolei? O, widzę, że jest dużo także pozostałe się będzie. Panie, niestety, no, tylko muszę ogłosić. Ja może nawiążę tym, że skoro tu była mowa o prowadzących na studiach, to też oddam głos mojemu prowadzącemu. Dobry wieczór, Grzegorz Nawrot, Katedra Projektowania Architektonicznego Politechniki Śląskiej i Biuro Strategii Rozwoju Inwestycji Politechniki Śląskiej. Ja mam takie niedowolenie, że była sytuacja jasna i oceniona na podstawie tych informacji, które tutaj mam. I można się tutaj odnieść niejako na trzech etapach. Zacznijmy może od najbardziej takiego strategicznego spojrzenia na sensowność inwestycji. Wydaje mi się, że ten temat tu został dosyć mocno poruszony, w związku z czym nie będę się powtarzał, czy po co ludzie przyjeżdżają do miasta, jaki jest cel, czy ci ludzie mają przyjeżdżać, czy wyjeżdżać. To zostało tu poruszone między innymi przez pana dość istotne i tu jest bardzo, mi się wydaje, dużo istotnych uwag. Natomiast jeżeli chodzi o samą działkę, bo musimy sobie zdawać, proszę Państwa, że to jest jeden z najbardziej cennych. Jest to jedno z najbardziej cennych miejsc Bytomiu. Można je wykorzystać na różne sposoby. Mamy przykłady, że takie działki zostały wykorzystane co najmniej w sposób dwuznaczny. Jeżeli Państwo wiedzą, jak na przykład jest węzeł dwóch autostrad w Gliwicach, gdzie ten problem nie został wykorzystany. Po prostu on został niejako, rozmył się. To było jedno z najcenniejszych miejsc strategicznych województwa śląskiego. To zostało w jakiś sposób tam rozmyte. Między innymi dlatego, że ten problem nie był zaplanowany strategicznie. A teraz spójrzmy na to. Jedna z najcenniejszych działek, największych w centrum Bytomia. Co jest problemem tego miasta? Jest podzielenie miasta linią kolejową. Dosyć mocno. Mamy dwa w tej chwili punkty, że można się przedostać z jednej części, czyli w Bobku i ten nieszczęsny przejazd. No w tej chwili jest jeszcze tam ten dodatkowy przejazd przy Łagiewnikach, prawda? Czy powstawanie każdej inwestycji powinno załatwiać jeszcze jakieś problemy dla miasta, poza tym, że ta inwestycja powstaje? To jest takie podejście moje jako architekta praktykującego od wielu lat i to staram się przekazywać moim między innymi studentom i dyplomatom. Czy powstanie tej inwestycji w tej formie, w takim miejscu rozwiązuje problem, że to miasto jest podzielone na dwie części? Moim zdaniem nie. Nie łączy tego. Ta kładka, która tutaj się, ten przejazd, będzie formą takiej kładki, no, jak wiadukt w Chorzowie. No, ona nie będzie służyła ani dla ruchu pieszego, ani dla rowerów. To będzie i ta część tych węzłów, które powstają, ale o tym może za chwilę, będzie miała podobny charakter. Fundujemy sobie jedną rzecz. Ja w tej chwili nie dyskutuję, czy węzeł jest przesiadkowy, sensowny, czy nie. Mam osobiste zdanie, ale może to jest za mało przesłanek, żeby na ten temat mówić.
Natomiast fundujemy sobie drugą taką linię. Mamy linię kolejową, która ościna miasto i teraz fundujemy sobie drugą, sprowadzając dodatkowy ruch samochodowy, posprowadzimy siłą rzeczy dodatkowy ruch samochodowy, powodujemy, że powstaje druga linia, która ościna miasto. To będzie ulica Karola Miarki, bo musimy na to spojrzeć, Powstańców Warszawskich, no bo ten ruch i ten ruch sobie. Czyli ościnamy ten teren, powstaje niejako na jednym dużym, gigantycznym rondzie. Bo tak to będzie wyglądać, tak, że naokoło jeżdżą samochody i pociągi, natomiast na środku mamy rondo. Tak powstawały w latach 60. w małych miasteczkach, na placach między innymi, znikały centra. Bo był kiedyś plac, gdzie ludzie się spotykali, natomiast zrobiono rondo wokół rynku i w związku z tym ta część w środku była martwa. Tu powstaje podobne zjawisko, czyli moim głównym pytaniem, bo to jest taki problem retoryczny w zasadzie, czy sensowne jest wprowadzenie dodatkowego ruchu do miasta, który rozetnie to miasto na dwie części i wzmoży ten ruch samochodowy. Kolejna rzecz to jest architektura znowu. Siłą rzeczy muszę się na ten temat też trochę wypowiedzieć. Jest to bardzo newralgiczny punkt miasta, w związku z czym ja rozumiem, że trzeba od czegoś zacząć. Koncepcja jest po to, żeby nad nią dyskutować. I bardzo dobrze. Natomiast koncepcja może być początkiem dyskusji. Pytanie, czy takie miejsce newralgiczne nie powinno mieć charakteru szerszego opracowania, przynajmniej wstępnego. Ja nie mówię, żeby tutaj ściągać zespoły z całego świata, nie. Natomiast jeżeli chodzi o architekturę tego, czy nie przedyskutować to w formie szerszych koncepcji, czy w formie zaproszonych zespołów, czy w formie w końcu konkursu, nie wiem. Ja wiem, że wszystkie władze uciekają od konkursu, bo to są problemy, potem co z tym zrobić. Natomiast ja mam do tej architektury następujące uwagi, że odwracamy się znowu tyłem z jednej strony, rozcinamy to miasto, powstaje parking. Czy ten parking jest wystarczający? Nie wiem. Czy on jest za duży, czy za mały? Bo jeżeli to jest 600 miejsc parkingowych, jeżeli to ma być gigantyczne centrum, mówię w cudzysłowie, bo mam duże pytanie, czy takie centrum jest w ogóle potrzebne. Jeżeli powstaje, to czy ten parking w ogóle nie jest za mały w tym momencie? Czy on nie jest za duży? Nie wiadomo. Rozumiem, że te badania gdzieś zostały przeprowadzone i jest to w jakiś sposób do udowodnienia, że on jest właściwy. Rozumiem to. Następne pytanie. Ta funkcja, która tutaj powstaje, jest funkcją peryferyjną. Co to znaczy? Istnieją takie pojęcie w architekturze i w urbanistyce jak przestrzeń przepływu. To znaczy, że ludzie, może wulgaryzując to, przebiegają przez tą przestrzeń, nie zatrzymują się. Tak między innymi funkcjonują duże lotniska, gdzie jeżeli ktoś czeka na to, znajduje się to tyle, czeka na samolot. Tu powstaje przestrzeń przepływu urbanistyczna naokoło. Te tereny, które powstają wokół tych budynków, będą terenami peryferyjnymi. Ja nie mówię, kolejna rzecz, podniesienie tego ruchu i te olbrzymie, gigantyczne ronda niszczą skalę miasta. Ale to już zaczynam się powtarzać w tej chwili, bo że powstaje niejako ta druga rzeka, która rozetnie te dwie części. Ale wracając do tej architektury. Jeżeli tutaj, ja nie twierdzę, w Bytomiu jest potrzebny porządny dworzec kolejowy. Zgadzam się z tym najbardziej. Jest potrzebny porządny dworzec autobusowy. Natomiast czy ten teren nie jest na tyle atrakcyjny, aby go potraktować może z większym szacunkiem? I tylko tyle może. Dziękuję bardzo. Myślę, że do następnej dyskusji zaprosimy pana doktora do grona ekspertów. Następne pytanie. To zanim może pytanie, dobry wieczór Piotrko, to odpowiedź. Tak, ten teren jest bardzo atrakcyjny inwestycyjnie, dlatego że tak jak pani naczelnik wspominała, już w 2011 roku był on promowany w ramach projektu Inwestuj w Bytomiu. I to był ten pomysł, żeby właśnie w to miejsce przyciągnąć inwestorów, tak aby realizować to założenie, które jest tak istotne, czyli przyciąganie inwestorów do Bytomia. Spotykamy się już tutaj, te nasze spotkanie trwa około 100 minut, zadano już co najmniej 100 pytań. To świadczy o tym, że jakby podstawowym problemem tego projektu jest to i pytaniem, czy na te pytania ktoś wcześniej sobie odpowiedział. Czy została przygotowana wszechstronna analiza pod kątem tego projektu, w której zapytano, ile osób przyjeżdża do Bytomia,
ile osób w Bytomiu przesiada. Jeżeli się te osoby przesiadają, to skąd przyjeżdżają? Z jakich gmin? W jakim kierunku się udają? Jaka jest propozycja komunikacyjna w przyszłości w poszczególnych strategiach komunikacyjnych czy transportowych innych miast? Samego KZK GOP-u, województwa śląskiego. Jak to się ma do tej strategii, której tak de facto Bytom nie ma i nad nią nie pracuje? Kolejna kwestia bardzo istotna, a myślę, że kluczowa dla tego projektu, to jest pisanie jej strategii rozwoju Bytomia, co pan doktor Brana słusznie zauważył, tylko moje pytanie jest w tym kształcie, jaki jest on proponowany, w jaki sposób ten projekt ma pobudzić strukturę gospodarczą Bytomia, kiedy on tak naprawdę ją minimalizuje do centrum przesiadkowego, a to jest mało, kiedy sobie dopowiemy, że przecież mamy takie projekty jak Galeria Katowicka, Galeria Krakowska, które w pewnym sensie no, gdzieś tam mogą być pewną inspiracją dla tego miejsca, chociażby ze względu na sam dworzec kolejowy i ten potencjał ludzki, który tam jest. Oczywiście tych pytań można mnożyć. Dla mnie podstawowe to jest jak gdyby pytanie o to, kto i kiedy przygotował taką wszechstronną analizę, gdzie się można z nią zapoznać i jakie są odpowiedzi na te pytania. I mam nadzieję, że te pytania, które dzisiaj zostały zadane, również będą wzięte pod uwagę. Panie doktorze, padło pytanie do pana. No trudno to należy traktować po pytaniu, bo to jest konkluzja, z którą trudno się nie zgodzić, prawda? Że niestety będę musiał Państwa opuścić. Natomiast chciałbym jedną rzecz jeszcze... Pociągiem nie wiadomo. To jest zabawna, dosyć zabawna propozycja. Natomiast chciałbym tylko jeszcze jedną rzecz tutaj szanowna Panią Naczelnik podkreślić, że dokonując takich analiz, oczywiście należy wziąć pod uwagę stan obecny, ale też należy wziąć pod uwagę to, co jest strategią i to, co chcemy osiągnąć. Czyli też analizy powinny dać odpowiedź na pytanie, czy centrum przesiadkowe, w ogóle jakikolwiek projekt o charakterze strategicznym, czy jest w stanie ukształtować jakieś procesy rozwojowe. I to jest takie pytanie, które wychodzi z analizą nie tylko stan obecny jest istotny, ale też to, co będzie efektem pewnego procesu, który będzie pociągnięty przez taki projekt. To, o czym tutaj jeszcze wcześniej było wspominane, wartość działki. No, jedno z kryteriów rewitalizacji, bo można uznać, że jest to projekt, który wpisuje się w to myślenie o rewitalizacji centrum miasta. Jedno z kryteriów jest takie, no, co dzieje się z wartością działek w ogóle. Więc tutaj też jest dobre pytanie, czy zagospodarowując taką działkę, czy uzyskamy wzrost wartości działek, które są w otoczeniu tego obiektu. No, ja się nie podejmuję odpowiedzieć, natomiast jest to też przyczynek do analizy, o której tutaj mówimy. Dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję za możliwość tutaj podzielenia się paroma refleksjami. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za głos w dyskusji i no, zajęcie stanowiska i zadanie też kolejnych pytań, bo na tym też polega dyskusja. Czekam jeszcze jedną refleksję. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że uciekł nam głos pierwszy. To znaczy, zaczynamy wchodzić na poziom, to się bardzo często dzieje w dyskusjach o przestrzeni, bo zderzamy dwa takie sposoby myślenia. Jedno takie myślenie od góry, kiedy myślimy o efektach strategicznych, o wskaźnikach urbanistycznych, o wskaźnikach ekonomicznych. I drugi głos od dołu, czyli głos ludzi, którzy w tym miejscu mieszkają i prowadzą działalność gospodarczą. To są, wydaje mi się, dwie takie wyróżnione grupy użytkowników tego obszaru i oni są z tym obszarem związani. Oni mówią zupełnie innym językiem. Pani zadała bardzo konkretne pytania i wprowadziła też bardzo konkretną perspektywę, że ona mieszka tam w tym sąsiedztwie. I z tą społecznością nikt się nie spotkał. I to, wydaje mi się, jest też taka rzecz, która też z naszej dyskusji powoli zaczyna wyparowywać, że oczywiście decyzje strategiczne są bardzo istotne i decyzje rozwojowe podejmuje się bardzo często na poziomie wyższym niż miejski.
Ale sam proces prowadzenia inwestycji też jest jakimś procesem negocjacji i negocjacji, konsultacji, w zależności od jego charakteru. I myślę, że to też jest ważna rzecz, że nowe światło na te problemy, o których my teraz mówimy, rzuciłoby rzeczywiście spotkanie z mieszkańcami, z biznesem lokalnym, prawda? Bo my na razie mamy pełno przypuszczeń, jak wpłynie na otoczenie, jak otoczenie się zachowa, jak otoczenie przyjmie tę inwestycję, ale my tak naprawdę nie wiemy, czego oczekują przedsiębiorcy w Śródmieściu Bytomia, nie wiemy też, kim oni są konkretnie, jakie oni mają potrzeby związane z tym terenem i z otoczeniem centrum, a to wzbogaciłoby wiedzę o samej tej inwestycji, prawda? Chociaż może Państwo wiecie, ja nie. Ja się z tą jedną rzeczą nie zgodzę, panu. Mówię, że nikt się nie spotkał. Może jest to późno, tak jak powiedziałeś, ale to my właśnie, co tam się określić, tym, kim jesteśmy. Ale po trochu każdym. Mamy tu ekspertów z zewnątrz, mamy ekspertów, którzy są mieszkańcami. Więc już mamy kilka grup i spotkaliśmy się z mieszkańcami, żeby o tym porozmawiać. Zgodzę się jeszcze raz z tobą, być może późno, ale no takie mamy możliwości. Nie. Tam zgłaszał się pan dyrektor, żeby odpowiedzieć i chcę, żeby udzielił głosu, natomiast tu mam informację, że jest jeszcze dodatkowe pytanie do pana, dlatego proszę o krótkie pytanie. Dobry wieczór, Paweł Winiarski, Rada Organizacji Pozarządowych. Ja miałbym pytanie w nawiązaniu do tego, co mówił pan Paweł i do tego, co przedstawiła pani naczelnik. Pytanie do pani naczelnik, do pana dyrektora MSDiM-u o taką bardzo konkretną rzecz. Czy państwo możecie się pochwalić, czy w przygotowaniu tego studium, tych warunków, tego całego projektu, jaki proces partycypacji społecznej miał miejsce? Czy były wykonywane jakiekolwiek badania, rozmowy z mieszkańcami, z organizacjami pozarządowymi, z gronem, nie wiem, biznesmenów, którzy prowadzą tu działalność? Czy państwo moglibyście konkrety tu nam przedstawić? No dobra, już jutro. Dyrektor Pośpiewów Technicznych do Spraw Technicznych Zarządu Drogi Morskiej. Proszę Państwa, powiem szczerze, wstać, bo pytanie widzimy. Powiem szczerze, wie Pan, przepraszam, ale mam trochę nogę kontuzjowaną. Może tutaj na środku. Będę siedział, gdzie siedzę. Wiele osób nie zmienia miejsca, więc ja też będę siedział w tym miejscu, gdzie jestem. Wystarczy, że mnie słychać. Trochę jestem taki zdziwiony Państwa dyskusją, Państwa spostrzeżeniami i tak dalej. Ja jestem człowiekiem z wykształcenia technicznego i opieram się na obliczeniach. Obliczenia dworca zintegrowanego, jak to nazywamy w skrócie, wynikają, sam kształt tego dworca, sam układ komunikacyjny, nie wynika to z jakichś tam widzimisię. Wynika to z konkretnych obliczeń. Żeby zrobić koncepcję, dla potrzeb koncepcji opracowaliśmy szczegółową analizę natężenia ruchu drogowego. Trwała ta analiza przez kilka tygodni oraz wcześniej wspomniane też przez pana Białasa studium komunikacyjne. Bo miasto Bytom opiera się jeszcze na studium komunikacyjnym, na studium rozwojowym komunikacji w tym naszym mieście do lat czyli tam 20 i tak dalej. Państwo tą dyskusję sprowadziliście do takich szczegółów, które praktycznie nie powinny mieć miejsca na etapie opracowania koncepcji. Bardzo dużo czasu poświęciliście Państwo na ścieżki rowerowe, czy na drogi rowerowe, jak się teraz to mówi. Bardzo dużo miejsca zwróciliście na otoczenie i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, tu Pan Prezydent Kojk wspomniał o tym, że studium, że proces zintegrowany jest w planach już od 2011 roku. Panie Prezydencie, ja kiedyś pracowałem w biurze projektów w latach 76-83, myśmy wtedy zrobili plany dworca zintegrowanego. To jest, panie prezydencie, już ponad 40 lat. Ponad 40 lat. Tak samo jak ponad 40 lat była przebudowywana w projekcie ulica Szczelców-Bytomski. Tak jak ponad 40 lat była budowana obwodnica miasta Bytomia i to nie tylko jedna obwodnica. Tak w tej chwili obwodnica północna aglomeracji górnośląskiej. Panie prezydencie, to były jeszcze obwodnice południowe do tego doliczone. My niestety w takim tempie w Bytomiu realizujemy te projekty, że Bytom w tej chwili tak wygląda, a nie inaczej. Poprzez jeszcze likwidację kluczowych zakładów,
poprzez brak odpowiedniego skomunikowania terenu po opuszczonych zakładach. Niestety zmierza to do tego, co pani doktor Labus powiedziała, ale wie pani, słuchając panią doktor Zajmę do spraw technicznych, to byłem przerażony pani wypowiedzią. Konkluzja z wypowiedzi pani dążyła do jednego, że w Bytomiu nic nie opłaca się budować. Po co budować, skoro niż demograficzny dobija, skoro społeczeństwo się starzeje, skoro co młodsi to wyjeżdżają, prawda? No. Panie doktorze, ja mówię, do czego zmierzała pani wypowiedź. Natomiast w jaki sposób mamy zatrzymać te działania, przepraszam, tę migrację tych ludzi, w jaki sposób? Głównie poprzez rozwój systemu komunikacyjnego i zaktywizowanie nieczynnych terenów inwestycyjnych. To w tej chwili się dzieje. Pani Iza domagała może doskonale powiedzieć za chwileczkę, jakie tereny zostają w tej chwili poddane aktywizacji i proszę zapytać, jakie jest zapotrzebowanie. Ile inwestorów już się garnie do tego, żeby tam zainwestować. To jest przyszłość dla naszego miasta. Wracając teraz pokrótce do tego dworca zintegrowanego, proszę państwa, pan inżynier architekt z Politechniki Śląskiej wypowiedział się o atrakcyjności, czy tam o innym kształcie tego dworca. Ja też, panie doktorze, mogę powiedzieć, że wyobrażałem sobie inaczej ten dworzec, prawda? Pod warunkiem, że wyburzymy to, co tam powstało kiedyś, takie Simply, jak się to już kiedyś, czy Elea się kiedyś nazywała, wyburzmy to. Wyburzmy jeszcze parę budynków, mamy doskonałe wtedy centrum, takie, jakie było każdy marzyć. My w tej chwili dysponujemy wąskim paseczkiem terenu, który jest pomiędzy własnościami prywatnymi, a terenami kolejowymi. Proszę sobie wyobrazić, że my od 2 lat prowadzimy dyskusję z PKP, PKP SA oraz z PKP PLK SA na temat pozyskania terenów jeszcze na lewo od tego dworca, idąc w kierunku ulicy Składowej. W tej chwili jest w Warszawie jest przesłany projekt porozumienia, projekt umowy na nabycie tych terenów. PKP jest bardzo zainteresowana, żeby ten dworzec powstał. Do tego stopnia, że jeżeli Warszawa, wiem, że to już jest finał bliski tej rozmowy, zaakceptuje, nie wiem jeszcze jaka forma będzie pozyskania tych terenów, wchodzą trzy opcje. Również bardzo tutaj tak delikatnie został wspomniany budynek starego dworca. Również funkcja tego dworca zostanie w jakiś sposób nie tyle zmieniona, ile jak gdyby uszlachetniona. Dlaczego? Gmina Bytom stanie się właścicielem tego dworca, budynku dworca. Oczywiście architektura tego dworca z 20 któregoś roku nie może ulec zmianie. Jak państwo zwróciliście uwagę na architekturę, która została w koncepcji pokazana tego dworca zintegrowanego, ona wkomponowuje się w architekturę budynku dworca kolejowego. Cały czas pan doktor Mazur chyba podkreślał, nie wiem dlaczego, jakie to bariery architektoniczne będą tam spoczywały na tym pasażerze, czy jak go tam nazwać, który będzie musiał pokonywać pierwsze piętro i tak dalej parter. Nie, panie doktorze, pasażer będzie miał do wyboru, żeby się dostać do dworca zintegrowanego. On może pójść dołem, on może przejść przez budynek dworca, bo budynek dworca oprócz funkcji komunikacyjnej przejmie również formę komercyjną. Taki jest zamiar gminy Bytom, że w ten sposób się zrobi. To samo, jeżeli chodzi o działalność komercyjną, gmina Bytom zamierza uruchomić tą działalność właśnie po lewej stronie od tego dworca. Jak państwo widzicie, z tego ronda na pierwszym piętrze, ja go nazywam plus 6, jest zjazd na te tereny, jest zjazd w lewo na te tereny. Jak gdyby na lewo od tego zjazdu do ulicy Szalowskiego. Tutaj taki mały kamyczek do pana Białasa. Tak, panie Robercie, dworzec zintegrowany nie ma miejsca bytu w tym układzie, jeżeli nie będzie połączenia z BZ-ką. Jeżeli tego połączenia zabraknie, tak, tylko to nie trzeba mówić, to trzeba czytać, panie Robercie. To jest oczywista oczywistość, bo tak to zostało zapisane. Jak państwo wiecie, są 2 projekty, tu już pani Iza wspomniała, które jednocześnie będą realizowane.
z osiągnięcia wskaźnika rezultatu 2018 rok. To jest dworzec integrowany i becetka. Jeżeli nie powstanie becetka, dworzec integrowany leży. To mówmy z góry otwarcie. Z góry otwarcie. Ponieważ dwa projekty zostały przyjęte, więc realizowane są dwa projekty w tym temacie. Ktoś tam chyba rzucił takie pytanie, dlaczego tramwaj nie przechodzi do Sągierek z tego miejsca. Proszę Państwa, tramwaj już został w jakimś tam momencie usunięty z planu zagospodarowania przestrzennego. Proszę przeczytać nowelizację. Już w tym kontekście się nie znalazł. To jeszcze chyba, bodajże jak pamiętam, było za prezydentury pana Poja. Wtedy myśmy, jak pan prezydent dobrze pamięta, zostało kilka koncepcji zrobionych tego dworca zintegrowanego i te kilka koncepcji opierało się na liniach tramwajowych. One upadły, po prostu nie mają racji bytu technicznej w tym miejscu. Zresztą świetnie to pan doktor Mazur ujął, ze względów funkcjonalnych również. Dalekie dojście od tego dworca do linii tramwajowych nie jest za duże. Ono się tam mieści w granicach 300 metrów, jest to dopuszczalne. Proszę Państwa, jeszcze chciałem zwrócić uwagę na pewną istotną sprawę. Trwałość projektu po wybudowaniu jest przyjęta na 5 lat. Ten projekt jest przyszłościowo pomyślany w sposób bardzo korzystny dla miasta po przeprowadzeniu rewitalizacji ścisłego Śródmieścia. Takie założenia do rewitalizacji zostały złożone, również wykorzystując dworzec. Pan to chyba wspomniał tam w którymś momencie, również wykorzystując dworzec zintegrowany. Dlaczego? To nie tylko jest dworzec zintegrowany, to jest tylko park and ride. Tego całego pojęcia w Polsce się boją jak diabeł święconej wody. Ja na studiach w latach 70. miałem doskonałego urbanistę, pana docenta Rościszewskiego. On mówił, ludzie, nie bójcie się budować w centrach miast parkingów typu park and ride. Proszę zwrócić uwagę, panowie architekci może doskonale wiedzą, doskonale znają architekturę europejską, gdzie powstawały pierwsze parkingi park and drive. Więc nie będę tu dużo mówił. On spełni funkcję tego, że centrum miasta Bytomia stanie się przyjazne dla tego pieszego, przyjazne może i dla rowerzysty. Ale proszę nie zapominać, że priorytetem na dzień dzisiejszy jest samochody. Są samochody. I te samochody. Na dzień dzisiejszy powiedziałem. Na dzień dzisiejszy. Proszę mi dać skończyć. Proszę temu panu zabrać mikrofon. Jeżeli Państwo nie rozumiecie, co to jest dzień dzisiejszy, to przepraszam. Powiem, że dzisiaj. Ja wiem jedno, dzisiaj się buduje na 30 lat. Dzisiaj, proszę Państwa, samochody z miasta, a pan te samochody wprowadzić do miasta. Nie, spokojnie. Ja bym prosił o odpowiedź na pytanie o tą partycypację, bo to jest dla mnie kluczowa sprawa. Tak. Ale panie naczelnik, dużo powiedzieć do prawa. Państwo zaprosiliście do dyskusji, a ja nie mam prawa głosu. Nie, panie naczelnik. Wszyscy mają prawo głosu, ale musimy ją skracać. Niestety, bo to jest czas. Dokładnie. Państwo pozwolicie, bo padło pytanie, czy my konsultowaliśmy. Tak jak powiedziałam, kwestie dotyczące wszystkich projektów rewitalizacyjnych konsultujemy od 2 lat. Mówimy o tym na spotkaniach z przedsiębiorcami, tak samo jak konsultowaliśmy poprzedni projekt dotyczący tego dworca przesiadkowego. Różni przedsiębiorcy, różni inwestorzy je otrzymywali. Wiedzieliśmy o tym, że funkcja wielkopowierzchniowych. Również były spotkania, jak powiedział tutaj pan, tego typu projekt zapisany również jest również przewidziany w strategii, więc w strategii również ten element się pojawiał. Były, tak jak powiedziałam, myśmy robili przy okazji strategii spotkania z mieszkańcami. Gdybym miała okazję do tego, żeby Państwu pokazać całościowo, jak to będzie wyglądało, opowiedzieć o programie pilotażowym, z którym za chwilę ruszamy i o którym będziemy robić, natomiast tutaj są takie wycinki. Oj, ja również czekam już przynajmniej od 2 lat, żeby zacząć pracować, ale nad tym są zupełnie innego rodzaju uwarunkowania, o których teraz nie ma czasu. Czy były konsultacje? Państwo wiecie o tym, że rozmowa o dworcu przesiadkowym jest od roku 2002, potężna promocja inwestycyjna, o której mówił pan prezydent Piotr Kój, była przeprowadzona
nie tylko na terenie tutaj Bytomia, więc Państwo wiedzieliście o tym, że taka inwestycja powstanie, tylko wtedy, bo oczywiście na Bytomie innych narzędzi finansowych, tak, wtedy to była rozważona kwestia partnerstwa publiczno-prywatnego, więc cały czas o tym dworcu przesiadkowym w tym miejscu się mówi. Teraz jesteśmy na etapie pozyskania środków, tak, czyli mamy, ja tak mówię, kopertę pieniędzy, która jest przeznaczona na tego typu realizację. No i dzisiaj słyszymy głosy, że nie. Szkoda, że Państwo nie patrzycie na to w kwestii przyszłościowej, za to, co się wydarzy za lat 5, 10 i 15. Ja uważam, to jest moje skromne zdanie, że tego typu inwestycje jako jeden z elementów, tutaj BZ-ka powstanie też do 2018 roku, jakby pierwsza preselekcja projektów już została zatwierdzona i chciałam Państwu powiedzieć, że Bytom jako jedyny chyba spośród tych śląskich projektów drogowych, a jest ich kilkanaście, jesteśmy już na etapie pozyskania pozwolenia na budowę i złożenia wniosku o dofinansowanie w połowie tego roku, tak? Mamy i to zrobić. Bez żadnych konsultacji. Bez żadnych konsultacji, bez kompletnego niczego. BZ-kę, tak? Nie, mieliśmy konsultować. Ale wszystko. A kwestii, była duża medialna kwestia, dyskusja na temat BZ-ki, że ona w ogóle nie miała powstać w Bytomiu, kiedy została wskazana jak jeden z projektów kluczowych i Urząd Marszałkowski ten projekt z listy projektów głównych przesunął na listę projektów rezerwowych. Wtedy walczyliśmy o to i to był początek 2013 roku, tak? Dobrze, to jest kwestia komplementarnych projektów. Gdyby się Państwo spojrzeli szerzej, myślę, że to by zupełnie inaczej wyglądało. No, pani mówi cały czas o informowaniu, a ludzie się pytają, pani mówi o tym, że była mowa o tym, że Państwo informowali, a ludzie nie oczekują informacji, ludzie oczekują rozmowy. Czyli spotkania. Takiego jak dzisiaj. Ja nawet nie widziałem informacji. Czy takie spotkanie było? To jest konkretne pytanie. A są tutaj ludzie, którzy naprawdę się interesują tym, co się dzieje, wiesz. I jeżeli do tych ludzi nie dociera informacja, to znaczy, że te informacje po prostu ze strony urzędu nieskuteczne. Ja bardzo się cieszę, że gorąca dyskusja. Tutaj wasz wszyscy wam do głosu będą. Moje krótkie zdanie, szkoda, że pan dyrektor tylko wyszedł, ale myślę, że może wszyscy usłyszą. Miasto to nie liczby. Miasto to mieszkańcy, miasto to ludzie. Oczywiście budowanie, tworzenie tej takiej przestrzeni i układu komunikacyjnego musi być związane w oparciu o badania, o liczby, o wyliczenia. To jest oczywiste, no, natomiast ważniejsza jest ta cząstka, którą nie do końca da się policzyć. Z drugą rzeczą, którą nie mogę się tutaj zgodzić, jest fakt mówienia, że tutaj padły stwierdzenia o szczegóły. To nie, mamy do przedstawienia koncepcji. Koncepcja powstała w ciągu niecałe 2 miesięcy. Zlecenie tej koncepcji było w listopadzie 2013 roku, w grudniu została wykonana. Tak wskazują daty. 2013 roku. Tutaj słusznie padł głos, tutaj są ludzie, którzy interesują się. Skoro po napisaniu na Facebooku informacji i krótkiej analizy wstępnej i to zaczyna się od głosu, nikt tego jednak nie widział, ludzie tego nie zauważali, to jest to głos ludzi, który trzeba zauważyć, więc jeśli Państwo przeprowadzali konsultacje, to one nie trafiły. I to jest tutaj trzeba wziąć to na przysłowiową klatę, że one nie były w takim razie może tak zrobione, jak powinny być. Bo to, że one były, to może nie rozwiązują całkowicie problemu. Ja naprawdę staram się, żeby ta partycypacja społeczna była jak najszerzej rozumiana, jak najbardziej docierała. I też mi nie zawsze się udaje dotrzeć do użytkownika w właściwy sposób. No ale szukam innego rozwiązania. Skoro jest taki głos, to coś tutaj nie gra. Ja chciałem, żeby Agnieszka się dowiedziała, tylko nie ma pan dyrektora. Więc może głos. Dobry wieczór Państwu, Jacek Brzezinka. Ja chciałbym zapytać, przysłuchując się tej dyskusji, o rzecz, która dla mnie jest fundamentalna, tak? Bo dzisiaj tutaj występuję jako mieszkaniec tego miasta, który bardzo często, wbrew temu, co się sądzi, korzysta jednak ze środków komunikacji publicznej. I usłyszałem, że przesłanką dla realizacji tej inwestycji jest to ogólna koncepcja wydatkowania środków unijnych, bo jest 1,3 miliarda na komunikację czy w ogóle rozwiązania komunikacyjne w całym subregionie. Usłyszeliśmy, czy wręcz mieliśmy okazję zapoznać się z tym, jaki to jest priorytet. A ja tak zapytam wprost.
jaki sposób to rozwiązanie, które Państwo żeście przyjęli, ma służyć mieszkańcom miasta w porównaniu do tego, co mamy dzisiaj. Bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj może nam się nie podobać wygląd, estetyka, wiatr na dworcu, może nam się nie podobać jak kolor, czy jakieś inne elementy, układ stanowisk autobusowych. Natomiast zadaję sobie pytanie i do tej pory w dniu dzisiejszym nie usłyszałem odpowiedzi. Co takiego w komfort funkcjonowania mieszkańców wnosi to rozwiązanie? Ja dostrzegam dwie rzeczy, które... Jestem laikiem, być może w kwestiach projektowania, ale budzą we mnie wątpliwość. Po pierwsze, dla osoby, która przyjedzie już tym samochodem i zostawi go gdzieś tam na parkingu, wydostanie się do miasta jest dość skomplikowane, że tak to enigmatycznie określę. A z drugiej strony obawiam się, że powstanie takiego parkingu w centrum miasta spowoduje, że nawet ci, którzy dzisiaj jeżdżą autobusem z Miechowic 3 ze Stroszka i się przesiadają na autobus dalej, to zaczną się zastanawiać, czy nie lepiej przyjechać samochodem. Może będzie szybciej, sprawniej, a na pewno nie trzeba będzie jechać w tłum. Dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie, które do Pani będzie skierowane. Tak, Pan Piotr Kołaj powiedział też o tym, że gdyby w tym obiekcie powstały też jakieś usługi, które generowały miejsca pracy, tak? O to Panu Piotrowi chyba chodziło, więc to spełnia jakby jeden z warunków. Raz. Druga kwestia, cały czas mówię o kwestii kompleksowości podejścia, czyli o tym, że głównym celem dla nas po przeprowadzeniu rewitalizacji jest radykalna poprawa jakości dostępności przestrzeni publicznej. Gdybym została zaproszona na to spotkanie jako osoba, która mogłaby coś powiedzieć, pokazałabym Państwu fantastyczną prezentację, która była przygotowana też właśnie pod takim, miasta, pod takim tytułem Miasto dla Mieszkańców, kiedy pokazano, co się stało, kiedy śródmieścia poszczególnych miast zostały zamknięte dla samochodów. Kiedy zostały zrobione badania, na których, nie wiem, restauracje na otwartej przestrzeni w jednym roku były dwie, a po kilku latach były 20 czy 30. I jak zmieniała się kwestia zieleni, kiedy uwolniono w końcu te ciągi piesze i tej przestrzeni, kiedy nadano jej nowej funkcji. I na tym polega. Wiecie Państwo, że Śródmieście jest objęte obszarem strategicznej interwencji. Są 54 kwartały. Ostatnio nawet Panu Piotrowi pokazywałam mapę, jak będzie wyglądała rewitalizacja i na tym najbardziej zależy. A wiecie Państwo, że odległość od dworca przesiadkowego do samego centrum to jest chwila. Więc to jest druga rzecz. Zwiększenie atrakcyjności tych przestrzeni dla osób z zewnątrz. Mówię o inwestorach, mówię o mieszkańcach z zewnątrz. Pamiętajcie Państwo o tym policentrycznym układzie aglomeracji. Wiemy o tym, że Katowice zabrały większość funkcji takich centrotwórczych czy kulturalnych. Czasami takie miasta jak Mierń nie chciała, żeby tak było, ale na wielu naszych spotkaniach pojawiało się to, że to mają być, to nie chciałabym, żeby to była sypialnia dla mieszkańców, którzy mieszkają poza. Chodzi nam o to, żeby przede wszystkim w Bytomiu powstały nowe miejsca pracy. Więc mam nadzieję, że jeżeli chodzi o te trzy cele, takie główne, które chcemy osiągnąć, tutaj zaspokoiłam to, o co pytał mnie pan poseł. Kwestia konsultacji, tak? Oczywiście, że ja się z Panią absolutnie zgadzam, że chcemy o tym rozmawiać, natomiast to są potężne projekty, mówię o WCC i mówię o tej kwestii dworca przesiadkowego, które mają oddziaływanie nie tylko lokalne. Chciałabym to cały czas podkreślić. To nie jest jakby tylko dla Bytomia, tylko dla całego regionu. Powstała strategia, która też była konsultowana, tak? Projekt tego dworca został też przedstawiony na jednej z sesji Rady, tak? Ja przyznam, że ja nie pamiętam spotkania, kiedy typowo, jeżeli Pani mnie pyta o ten projekt, że było spotkanie z mieszkańcami i pytaliśmy. Natomiast jeżeli my mówimy o tym miejscu, jako o funkcji, i to mówimy od lat, jako o funkcji dworca przesiadkowego, i przyznam Państwu, że ja nigdy nie usłyszałam, może nie pracuję zbyt długo w urzędzie, ale nigdy nie usłyszałam, żeby ktoś przyszedł i powiedział nie. To nie jest to miejsce, tak? Nie rozmawialiśmy. Panie naczelnik, ja nie uwagą. Tutaj jeszcze raz zaznaczę, z tego wszystkie informacje, które mam, organizatorzy podążyli ścieżką, którą mogli. Zwrócili się do zamawiającego, czyli do zarządu dróg, który skierował do pana prezydenta.
te zaproszenie poszło do pana prezydenta. Dzisiaj wiem, że gdyby pani była zaproszona, tak jak mówię, to nie jest ostatnia debata i na pewno, bo ten głos jest istotny. To nie jest tak, że, bo pani mówi, że jeśli państwo chcecie rozmawiać. Ja myślę, że przynajmniej ja to bym chciał o wielu aspektach rozmawiać. Dzisiaj akurat trafiło na tą koncepcję, bo jest tematem. Też nie możecie, wydaje mi się, też nie można oczekiwać, że mieszkańcy wszystko odnajdą. To jednak musi być krok tutaj do mieszkańców, bo widać, że potrzeba jest. Potrzeba jest, a ludzie czują, że jednak nie zostali poinformowani. Strona internetowa miasta jest bardzo szeroka. Nie zawsze wszystko się da znaleźć, a tu są osoby dość aktywne. Jeśli mam głos od osób, które codziennie przeglądają strony internetowe i tej koncepcji nie widziały, to jednak jest to jakiś głos. Ja natomiast chciałbym tutaj wrócić mimo wszystko do ekspertów, bo oni też mają jakiś swój głos. W tym kontekście tego, co tutaj się dzieje, chciałbym Ciebie, Paweł, zapytać. Ja miałem też poprosić o głos. Tak, to dobrze się składa. Jak Ty byś ocenił tutaj zaistniałą, nazwijmy to, partycypację społeczną, ten taki emocjonalny dialog, który nastąpił, z czego wynika i jak temu zaradzić, bo uważam, że ja osobiście, może się z mną zgodzić, a może nie, że jestem pewien pozytyw, polegający na tym, że miasto jest istotne dla mieszkańców i dla przedstawicieli urzędu, będących też mieszkańcami, cały czas mieszają się te funkcje tych osób. I jak tej szansy nie stracić, żeby te negatywne emocje nie wzięły góry? To najpierw jeszcze jedna refleksja dotycząca dzisiejszego spotkania. Ja myślę, że wszyscy państwo kopiecie do jednej bramki i niepotrzebnie rozprzestrzeniła się taka metafora przeciwników, że oto jesteśmy my i wy, i że nam zależy na tym, wam zależy na czymś innym, bo to nie jest sytuacja dialogu. Znaczy w takiej atmosferze się nie da rozmawiać. Dobrze byłoby się zastanowić nad tym, czy naprawdę państwo jesteście w opozycyjnych sytuacjach, bo nie wydaje mi się, żeby tak było. A co do całego procesu. Partycypacja w Polsce w odniesieniu do urbanistyki i do inwestycji jest trudna sytuacja, ponieważ mieszkańcy i użytkownicy przestrzeni miejskiej zaczęli domagać się swojego głosu i swojego udziału w procesach inwestycyjnych całkiem niedawno. To nie jest tak, że od 20, 40, 50 lat są ruchy miejskie czy zorganizowani mieszkańcy, którzy mówią: tak, chcemy, żeby nasz głos był uwzględniony. To jest sytuacja, która właściwie rodzi się od dwóch, trzech ostatnich lat i w bardzo podobny sposób, znaczy ja nie mówię, że wcześniej nie było takich rzeczy, ale mówię o skali, w sensie, że masowe domaganie się udziału w procesie inwestycyjnym to jest nowe zjawisko, relatywnie nowe zjawisko i badane to jest jako pewien fenomen społeczny. I sytuacja, w której państwo jesteście, pojawia się w każdym mieście. Gdy prowadziliśmy konsultacje dotyczące zagospodarowania rzeki Kłodnicy czy stadionu Przasnyka w Katowicach, jak teraz pracujemy w Bochni, kiedy byłem w Ełku, dokładnie to samo. Czyli pewne decyzje już są podjęte i one są konsekwencją tego, że miasto się planuje przecież od już dłuższego czasu, więc też rozumiem urzędników, którzy w tym momencie mówią, że od 2001 czy 2002 roku planuje się w tym miejscu węzeł przesiadkowy. Tak, to jest prawda, no to miasto nie powstało wczoraj, więc ktoś decyzję podejmował wcześniej, potem były podjęte kolejne, one w jakiś sposób wynikały z tych poprzednich. Także to jest oczywiście w pełni zrozumiałe. Ale nagle pojawił się nowy podmiot, on zawsze był, tylko zaczął mówić wyraźniej, głośniej i zaczął formułować w otwarty sposób swoje postulaty. I wydaje mi się, że to też jest dla państwa jakieś zadanie w tym momencie i warto byłoby nie zmarnować tej energii, która zaczyna się rodzić na tym spotkaniu i jednak przejść do konstruktywnej fazy rozmowy. To znaczy nie, że będziemy sobie wydzierać, kto ma rację, bo wydaje mi się, że mieszkańcy mają rację, bo doskonale wiedzą, jak wygląda przestrzeń zamieszkania. Biznes lokalny też ma rację, bo wie, jak prowadzić biznes,
I ani mieszkańcy, ani urzędnicy nie wiedzą, jak prowadzić biznes, tylko biznesmeni, ale urzędnicy też mają rację, bo oni administrują tym miastem i oni wiedzą najlepiej, jak administrować w tym zakresie, w którym działają. Więc jeżeli Państwo usiądziecie i porozmawiacie nawet o tej konkretnej inwestycji, nie musicie Państwo zaczynać od razu od przebudowania polityki przestrzennej miasta w całości. Trzeba się dopracować jakichś mechanizmów. Trzeba mieć ścieżki dialogu, wiedzieć, kogo zapraszać na spotkania, wiedzieć, jak je prowadzić. Warto nauczyć się metod partycypacji również. To, że prowadzimy otwarte spotkanie, no, dla mnie to jest mało komfortowe, bo ja się czuję jak my, wy. I rozumiem, że też no, ułożenie sali buduje ten dystans. Może warto pomyśleć o tym, żeby popracować w formule warsztatowej, żeby też nie rodziła się taka otwarta konfrontacja, jak była teraz. To jest taka refleksja osoby z zewnątrz, gdybym miał pomyśleć nad tym, co zrobić z tym spotkaniem i jak przekuć je na pozytywny proces. Dziękuję. Nie, to było wcześniej. Ja wiem, że dialog jest bardzo intensywny stał się i wręcz takie odpowiedź zdanie na zdanie. Jest jeden mikrofon, poza tym jedna osoba może mówić, więc rzeczywiście wszyscy nie będą zadowoleni. Tak, to jest oczywiście problem. Tu na kilku spotkaniach wcześniej zawsze tak było, że jak dodawaliśmy głos publiczności, to nagle się robiło bardzo żywa dyskusja, która jakby nie miała końca. I to chodziło o emocje. Ja powiem tak, pani naczelnik, sama pani doskonale wie, że w projektach unijnych jest coś takiego ważnego jak wskaźniki, prawda? Unia to ocenia i później mówi tak lub źle, proszę zwracać pieniądze. Problem, który ja widzę jako analityk, już nie jako urzędnik, były urzędnik Wydziału Kontroli, choć tam jest wiele punktów do zastrzeżeń mojego tego projektu, to jest takie, że opieranie się na założeniach z 2006 roku, że my będziemy mieli więcej mieszkańców i w tym napływowych i że ruch będzie wynosił tyle i tyle, bo zakładaliśmy wtedy 180 tysięcy mieszkańców, jest założeniem takim, że ten wskaźnik za 10 lat nie osiągniemy. Nie ma najmniejszych szans, bo będzie nas wtedy 90 tysięcy, czyli o 90 tysięcy mniej samochodów. I teraz jest pytanie, w jaki sposób będziemy się tłumaczyć? Tak samo nie jestem przekonany, czy uwzględniono w wyliczeniach wpływ autostrady na ruch PZ-ką. Nie jestem pewien, bo wtedy, kiedy robiono te analizy, autostrady nie było. Było tylko plany, zamierzenia, terminy, etc. Ja rozumiem, że nasi eksperci od natężenia ruchu są w stanie dużo zrobić, ale nawet w tych dokumentach, które są dostępne na stronie, jest założenie, że to jest błąd rzędu 20%. Że to jest niby taka zgodność. Ale największy problem, jaki mam, uważam, że to jest naprawdę największy problem merytoryczny, to jest to, że nie zapytano się i nie przeanalizowano, jakie są zwyczaje. Bo naprawdę ja nie jestem przekonany, nie wiem, czy ludzie nie będą walili jechać tramwajem za 5 lat. Nie wiem, czy ludzie nie będą chcieli jechać rowerami, których właściwie rów nie ma tutaj. Mówicie o tym, że będą ścieżki, a ich nie ma. Nie pewnie. Urywam, ponieważ... A ja muszę zakończyć to spotkanie w pewnym momencie. Mieliśmy tutaj już dwie wypowiedzi ekspertów, komentatorów i niestety będziemy dążyć do tego, że będą wieńczyć. Być może jeszcze uda się, żeby z głos publiczności był. Dobrze, panie dyrektorze, a za chwilę będzie też podsumowanie drogi prawdziwy ekspert od rowerów. Tutaj zostało powiedziane, że pewne rzeczy były robione przez inżynierów. Ja ostatnio usłyszałem taką maksymę, że w tej chwili postęp techniczny jest taki, że inżynierowie są w stanie zrobić wszystko, a rolą ekonomistów jest przekonać ich, żeby jednak wszystkiego nie robili. Było powiedziane o linii kolejowej na lotnisko. W tej chwili autobus na lotnisko z Katowic jeździ co 3 godziny i on jeździ pusty. Rzucam tylko. Słucham? A pani nie wie? Z Katowic. Rozumiem, czyli jednak Bytom jest ważniejszy dla ruchu lotniskowego niż Katowice. Z Katowic autobus w tej chwili jeździ to 3 godziny i w tym autobusie jeździ w porywach 10 osób. A pociąg będzie tańszy? Nie wiem. No, warto zapytać, jeżeli autobus kosztuje 20 zł. 25 zł. No, to w tym momencie, jeżeli za pociąg będzie tani, no to kto będzie do tego dopłacał?
Natomiast ja powiem tak, bo tutaj zostało powiedziane na temat różnego rodzaju analiz. Każdy woli być piękny i bogaty niż brzydki i biedny, w związku z tym sposób sformułowania pytań też jest bardzo ważny. Jeżeli my dzisiaj spytamy mieszkańców Miechowic, czy oni się przesiadają? Tak, tak, my się przesiadamy. A dlaczego się przesiadacie? No bo musimy. Dlatego kwestia tego, w jaki sposób są formułowane pytania, również jest bardzo istotna. Proszę Państwa, tutaj zostało powiedziane, że tak naprawdę to centrum to jest rzut beretem, centrum przesiadkowe, ten obiekt będzie rzut beretem od centrum. Proszę. To jest. Potrzeba jest, a ludzie czują, że jednak nie zostali poinformowani. Strona internetowa miasta jest bardzo szeroka. Nie zawsze wszystko się da znaleźć, a tu są osoby dość aktywne. Jeśli mam głos od osób, które codziennie przeglądają strony internetowe i tej koncepcji nie widziały, to jednak jest to jakiś głos. Ja natomiast chciałbym tutaj wrócić mimo wszystko do ekspertów, bo oni też mają jakiś swój głos. W tym kontekście tego, co tutaj się dzieje, chciałbym Ciebie, Paweł, zapytać. Ja miałem też poprosić o głos. Tak, to dobrze się składa. Jak Ty byś ocenił tutaj zaistniałą, nazwijmy to, partycypację społeczną, ten taki emocjonalny dialog, który nastąpił, z czego wynika i jak temu zaradzić, bo uważam, że ja osobiście, może się z mną zgodzić, a może nie, że jestem pewien pozytyw, polegający na tym, że miasto jest istotne dla mieszkańców i dla przedstawicieli urzędu, będących też mieszkańcami, cały czas mieszają się te funkcje tych osób. I jak tej szansy nie stracić, żeby te negatywne emocje nie wzięły góry? To najpierw jeszcze jedna refleksja dotycząca dzisiejszego spotkania. Ja myślę, że wszyscy Państwo kopiecie do jednej bramki i niepotrzebnie rozprzestrzeniła się taka metafora przeciwników, że oto jesteśmy my i wy, i że nam zależy na tym, wam zależy na czymś innym, bo to nie jest sytuacja dialogu. To znaczy w takiej atmosferze się nie da rozmawiać. Dobrze byłoby się zastanowić nad tym, czy naprawdę państwo jesteście w opozycyjnych sytuacjach, bo nie wydaje mi się, żeby tak było. A co do całego procesu. Spartycypacją w Polsce w odniesieniu do urbanistyki i do inwestycji jest trudna sytuacja, ponieważ mieszkańcy i użytkownicy przestrzeni miejskiej zaczęli domagać się swojego głosu i swojego udziału w procesach inwestycyjnych całkiem niedawno. To nie jest tak, że od 20, 40, 50 lat są ruchy miejskie czy zorganizowani mieszkańcy, którzy mówią: tak, chcemy, żeby nasz głos był uwzględniony. To jest sytuacja, która właściwie rodzi się od dwóch, trzech ostatnich lat i w bardzo podobny sposób, znaczy ja nie mówię, że wcześniej nie było takich rzeczy, ale mówię o skali, w sensie, że masowe domaganie się udziału w procesie inwestycyjnym to jest nowe zjawisko, relatywnie nowe zjawisko i badane to jest jako pewien fenomen społeczny. I sytuacja, w której Państwo jesteście, pojawia się w każdym mieście. Gdy prowadziliśmy konsultacje dotyczące zagospodarowania rzeki Kłodnicy czy stadionu Przasnyka w Katowicach, jak teraz pracujemy w Bochni, kiedy byłem w Ełku, dokładnie to samo. Czyli pewne decyzje już są podjęte i one są konsekwencją tego, że miasto się planuje przecież od już dłuższego czasu, więc też rozumiem urzędników, którzy w tym momencie mówią, że od 2001 czy 2002 roku planuje się w tym miejscu węzeł przesiadkowy. Tak, to jest prawda, no to miasto nie powstało wczoraj, więc ktoś decyzję podejmował wcześniej, potem były podjęte kolejne, one w jakiś sposób wynikały z tych poprzednich. Także to jest oczywiście w pełni zrozumiałe. Ale nagle pojawił się nowy podmiot, on zawsze był, tylko zaczął mówić wyraźniej, głośniej i zaczął formułować w otwarty sposób swoje postulaty. I wydaje mi się, że to też jest dla Państwa jakieś zadanie w tym momencie i warto byłoby nie zmarnować tej energii, która zaczyna się rodzić na tym spotkaniu i jednak przejść do konstruktywnej fazy rozmowy. To znaczy nie, że będziemy sobie wydzierać, kto ma rację, bo wydaje mi się, że mieszkańcy mają rację, bo doskonale wiedzą, jak wygląda przestrzeń zamieszkania. Biznes lokalny też ma rację, bo wie, jak prowadzić biznes,
I ani mieszkańcy, ani urzędnicy nie wiedzą, jak prowadzić biznes, tylko biznesmeni, ale urzędnicy też mają rację, bo oni administrują tym miastem i oni wiedzą najlepiej, jak administrować w tym zakresie, w którym działają. Więc jeżeli Państwo usiądziecie i porozmawiacie nawet o tej konkretnej inwestycji, nie musicie Państwo zaczynać od razu od przebudowania polityki przestrzennej miasta w całości. Trzeba się dopracować jakichś mechanizmów. Trzeba mieć ścieżki dialogu, wiedzieć, kogo zapraszać na spotkania, wiedzieć, jak je prowadzić. Warto nauczyć się metod partycypacji również. To, że prowadzimy otwarte spotkanie, no, dla mnie to jest mało komfortowe, bo ja się czuję jak my, wy. I rozumiem, że też no, ułożenie sali buduje ten dystans. Może warto pomyśleć o tym, żeby popracować w formule warsztatowej, żeby też nie rodziła się taka otwarta konfrontacja, jak była teraz. To jest taka refleksja osoby z zewnątrz, gdybym miał pomyśleć nad tym, co zrobić z tym spotkaniem i jak przekuć je na pozytywny proces. Dziękuję. Nie, to było wcześniej. Ja wiem, że dialog jest bardzo intensywny stał się i wręcz takie odpowiedź zdanie na zdanie. Jest jeden mikrofon, poza tym jedna osoba może mówić, więc rzeczywiście wszyscy nie będą zadowoleni. Tak, to jest oczywiście problem. Tu na kilku spotkaniach wcześniej zawsze tak było, że jak dodawaliśmy głos publiczności, to nagle się robiło bardzo żywa dyskusja, która jakby nie miała końca. I to chodziło o emocje. Ja powiem tak, Pani Naczelnik, sama Pani doskonale wie, że w projektach unijnych jest coś takiego ważnego jak wskaźniki, prawda? Unia to ocenia i później mówi tak lub źle, proszę zwracać pieniądze. Problem, który ja widzę jako analityk, już nie jako urzędnik, były urzędnik Wydziału Kontroli, choć tam jest wiele punktów do zastrzeżeń mojego tego projektu, to jest takie, że opieranie się na założeniach z 2006 roku, że my będziemy mieli więcej mieszkańców i w tym napływowych i że ruch będzie wynosił tyle i tyle, bo zakładaliśmy wtedy 180 tysięcy mieszkańców, jest założeniem takim, że ten wskaźnik za 10 lat nie osiągniemy. Nie ma najmniejszych szans, bo będzie nas wtedy 90 tysięcy, czyli o 90 tysięcy mniej samochodów. I teraz jest pytanie, w jaki sposób będziemy się tłumaczyć? Tak samo nie jestem przekonany, czy uwzględniono w wyliczeniach wpływ autostrady na ruch PZ-ką. Nie jestem pewien, bo wtedy, kiedy robiono te analizy, autostrady nie było. Było tylko plany, zamierzenia, terminy, etc. Ja rozumiem, że nasi eksperci od natężenia ruchu są w stanie dużo zrobić, ale nawet w tych dokumentach, które są dostępne na stronie, jest założenie, że to jest błąd rzędu 20%. Że to jest niby taka zgodność. Ale największy problem, jaki mam, uważam, że to jest naprawdę największy problem merytoryczny, to jest to, że nie zapytano się i nie przeanalizowano, jakie są zwyczaje. Bo naprawdę, ja nie jestem przekonany, nie wiem, czy ludzie nie będą walili jechać tramwajem za 5 lat. Nie wiem, czy ludzie nie będą chcieli jechać rowerami, których kuźwa ścieżek nie ma tutaj. Mówicie o tym, że będą ścieżki, a ich nie ma. Nie jestem. Urywam, ponieważ... A ja muszę zakończyć to spotkanie w pewnym momencie. Mieliśmy tutaj już dwie wypowiedzi ekspertów, komentatorów i niestety będziemy dążyć do tego, że będą wieńczyć. Być może jeszcze uda się, żeby z głos publiczności był. Dobrze, panie doktorze, a za chwilę będzie też podsumowanie drogi prawdziwy ekspert od rowerów. Tutaj zostało powiedziane, że pewne rzeczy były robione przez inżynierów. Ja ostatnio usłyszałem taką maksymę, że w tej chwili postęp techniczny jest taki, że inżynierowie są w stanie zrobić wszystko, a rolą ekonomistów jest przekonać ich, żeby jednak wszystkiego nie robili. Było powiedziane o linii kolejowej na lotnisko. W tej chwili autobus na lotnisko z Katowic jeździ co 3 godziny i on jeździ pusty. Rzucam tylko. Słucham? A pani nie wie? Z Katowic. Rozumiem, czyli jednak Bytom jest ważniejszy dla ruchu lotniskowego niż Katowice. Z Katowic autobus w tej chwili jeździ co 3 godziny i w tym autobusie jeździ w porywach 10 osób. A pociąg będzie tańszy? Nie wiem. No, warto zapytać, jeżeli autobus kosztuje 20 zł. 25 zł. No, to w tym momencie, jeżeli za pociąg będzie tani, no to kto będzie do tego dopłacał?
Natomiast ja powiem tak, bo tutaj zostało powiedziane na temat różnego rodzaju analiz. Każdy woli być piękny i bogaty niż brzydki i biedny, w związku z tym sposób sformułowania pytań też jest bardzo ważny. Jeżeli my dzisiaj spytamy mieszkańców Miechowic, czy oni się przesiadają? Tak, tak, my się przesiadamy. A dlaczego się przesiadacie? No bo musimy. Dlatego kwestia tego, w jaki sposób są formułowane pytania, również jest bardzo istotna. Proszę Państwa, tutaj zostało powiedziane, że tak naprawdę to centrum to jest rzut beretem, centrum przesiadkowe, ten obiekt będzie rzut beretem od centrum. Proszę Państwa, według koncepcji, które zostały przesłane tutaj przez organizatorów, my nadal jesteśmy w centrum. W związku z tym, mając na uwadze, jak gorąca jest dyskusja, mam taką propozycję. Zresztą Pan tutaj też powiedział bardzo słusznie, żeby nie antagonizować. Zróbmy w tej chwili, to może być dla wszystkich bardzo ciekawe doświadczenie. Przejdźmy się do miejsca, w którym ma być to miejsce. Przekonamy się, jak się idzie. Pani doktor ma szpilki, przekona się, jak jest wygodnie. Jak są odświeżone chodniki. Czy to jest blisko, czy to jest daleko, czy się idzie 10 minut, czy 20. Mam pytanie. Dzięki temu być może, że w atmosferze trochę mniej formalnej będzie można naprawdę wiele problemów rozwiązać. Co Państwo na to? Już mam prostu tutaj propozycję z boku, że do tego spaceru dołączy się na rowerze specyficzny użytkownik. Tak, ten tematów zostało dużo poruszonych. Wcześniej Paweł wspomniał o nieformalnych jakichś warsztatowych działaniach. Ja jestem również za, natomiast no, myślę, że od takiej dyskusji jak dzisiaj należało zacząć i jest dobrym krokiem kulturowym. Nie, dobrze, jeszcze będzie był jeden głos z Rzeszli, natomiast jeszcze tutaj krótko, ale krótko, Roman, ja wiem, że potrafisz. Dobrze, powiem krótko. Piątek jest masa krytyczna, wszyscy pytają się, po co jest. Po to, żebyśmy na siebie zwrócili uwagę. Z całych tych wszystkich tutaj komentarzy właśnie słyszę, że wszędzie rowery, droga rowerowa jest potrzebna, także myślę, że wszystkie koncepcje, które powstaną w naszym mieście, będą te drogi uwzględniane. Ja taki przykład tego rzut kamieniem, Panowskie Góry. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był ostatnio po wyremontowanym dworcu w Panowskich Górach. Jeżeli ktoś nie był, to zapraszam zobaczyć, jakie są zmiany. A w naszym mieście są naprawdę potrzebne zmiany i są potrzebne rozmowy z Państwem. Prosimy o nowy głos. Szanowny Przewodniczący Transportu Lokalnego. Jeśli chodzi o ten ruch rowerowy, to proszę sobie tylko uświadomić jedną rzecz, że drogi rowerowe są potrzebne tam, gdzie mamy wyższe prędkości i większe natężenia ruchu. I teraz, jeśli chodzi o skomunikowanie tego centrum z tym dworcem, to jest to oczywiście kwestia szczegółów, jak z okolic dworcowych i dalej tam na północ z tych terenów dostać się do tego dworca. Ja przypominam, że ten projekt, no nie jest projekt dworzec zintegrowany i komunikacja rowerowa dla miasta. Do miasta nie istnieje w tej chwili żadna koncepcja, żadne planistyczne jakby rozwiązanie poza miejscowymi planami zagospodarowania, które są bardzo ubogie, jeśli chodzi o ruch rowerowy. Natomiast taka właśnie koncepcja nie istnieje, ona będzie dopiero, mam nadzieję, tworzona. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o właśnie to dojście z okolic dalszych tej starówki, bo tak to nazwa, starówki, no w tej chwili rowerzysta i pieszy jest spychany na margines. No dlaczego? Bo mamy szerokie ulice, na tych szerokich ulicach parkują samochody i dodatkowo jeszcze parkują na chodnikach. I to trzeba niestety powiedzieć sobie jasno, że owszem, to centrum musi być dostępne dla pewnej ilości samochodów, które zawsze będą musiały zajechać do centrum. Często chociażby będą samochody mieszkańców, którzy będą mieli prawo parkować w okolicach swojego miejsca zamieszkania, ale to centrum nie powinno już być dostępne dla każdego i zawsze o każdej porze dnia i nocy, żeby dojechać samochodem chociażby z zewnątrz. I to da możliwość, że tą starówkę, oczywiście to jest, ten dworzec to jest, wypchnijmy samochody trochę dalej od ścisłego centrum. Natomiast to pozwoli na powolną rewitalizację tego centrum, czyli jakby zwiększanie tej przestrzeni dla ruchu pieszo-rowerowego i dla tych takich miejsc na spotkań i tak dalej. Natomiast zmniejszanie tej przestrzeni dla samochodów indywidualnych. Oczywiście trzeba będzie zapewnić też jakąś komunikację dla osób, które nie... No muszą mieć tą komunikację, bo się na przykład nie potrafią poruszać, są to osoby starsze i tak dalej, i tak dalej. Musi to być, to co już zostało powiedziane, to
ten parking tutaj, który jest, musi być oczywiście zbudowany w połączeniu z BZ-ką, bo to da możliwość jakby odcięcia już na kierunku chociażby północ-południe pewnej dostępności samochodów indywidualnych do centrum. Oczywiście to musi być przebudowana ulica kolejowa, musi być przebudowana ulica Szczelców Wytąskich. Proszę pamiętać, że są jeszcze oprócz środków budowlanych, które mają zniechęcić kierowców do wjazdu do centrum miasta, a właśnie wyboru chociażby BZ-ki i zatrzymania się tutaj na tym parkingu. Są jeszcze środki związane z inżynierią ruchu, z informacją drogowskazową, z zakazami ruchu, które będzie musiała egzekwować policja, do tego jest oczywiście potrzebny pewien nadzór nad ruchem drogowym i tak dalej, i tak dalej. Więc to są kilka elementów, które muszą powoli iść w tym kierunku. Właściwie to wszystko, dziękuję. To ja mam tylko na koniec jedno pytanie, które by było początkiem kolejnej. Ale krótkie pytanie. Krótkie. To ja mam tylko takie pytanie. Czy Państwo na dzień dzisiejszy macie już zestawienie, analizę kosztów utrzymania, tak jak tu Pan doktor Mazur powiedział? Ten dworzec, centrum przesiadkowe będzie generować koszty utrzymania. Czy Państwo wiecie, ile to kosztuje? Znaczy nie, tylko krótko. Nie. Tutaj przynajmniej przedstawiciele nie wiedzą. Agnieszka. Dziękuję. Ja chciałam się... Tak, i w tym momencie nie mamy miejsca dla samochodów osobowych. Musimy je wyrzucić z centrum miasta, tak? Nie musimy. W jakiś tam sposób oczywiście. Bo jak rozumiem w kontekście wypowiedzi, miasto ma szerszy plan ograniczenia ruchu w tym centrum. To tutaj takie całe na nasze powiedziane. Ja chciałam się odnieść do tej koncepcji centrum przesiadkowego z wielkim parkingiem na 600, tak czy 900 miejsc. I chciałam zapytać, czy Państwo w kontekście prac realizowanych właśnie toczonych przy Bytomskim Klastrze Rewitalizacji, czy no właśnie prac związanych chociażby z powstaniem tej koncepcji centrum przesiadkowego, nie rozważali zupełnie innego podejścia do zapewnienia miejsc parkingowych i eliminacji ruchu kołowego chociażby z poszczególnych ulic czy przestrzeni pieszych w postaci parkingów wielopoziomowych, które zlokalizowane byłyby w poszczególnych plombach w ścisłej strukturze chociażby miasta i które w dużej mierze zapewniłyby, nie dość, że mamy rozwiązany problem kurczenia się miasta i tego, że jest dużo pustostanów, że gdzieś tam jest nas coraz mniej, więc nie mamy takiego zapotrzebowania na przestrzeń mieszkaniową. Z drugiej strony dążymy przecież w ogólnej koncepcji do miasta zwartego, czyli takiego miasta, które będzie możliwe do poruszania się na piechotę, a z drugiej strony dla poszczególnych mieszkańców, poszczególnych przedsiębiorców bardzo ułatwiłoby to sprawę w kontekście przemieszczania się po strukturze miejskiej, ponieważ nie wyobrażam sobie tego, że ktoś parkuje na tym wielkim parkingu i załatwia sprawę chociażby na Placu Sobieskiego. Czy w ogóle była rozważana zupełnie inna koncepcja organizacji tego ruchu i tworzenia chociażby mikroparkingów rozlokowanych w całej strukturze, a zwróćmy uwagę jeszcze, że taki aspekt znacznie ożywiłby tą strukturę. Ja odpowiem tak, oczywiście tak jak powiedziałem, no przecież musi być dojazd zapewniony do centrum miasta i to nie jest powiedziane, że my musimy mieć wielopoziomowe parkingi o dużej ilości, czy tam powiedzmy no średniej ilości pojazdów. Musi też występować parkowanie przyuliczne, oczywiście nie wszędzie, nie na każdej ulicy. Natomiast proszę zauważyć, że mamy w tej chwili parking wielopoziomowy przy sklepie Agora, który stoi pusty. On stoi pusty. Ale dlaczego? Dlaczego on jest częściowo pusty? Częściowo, że tak powiem. Bo dalej jest, no proszę Państwa, ale chcecie zrobić parking bezpłatny? No przecież to jest nierealne. Parkingu, bo mieszkańcy za to płacą. Przecież mieszkańcy muszą płacić za utrzymanie tego obiektu. Nie ma czegoś takiego jak darmowy. Oczywiście, parking. Oczywiście, ale proszę Państwa, posiadanie samochodu wymaga nakładów na ten samochód. Czy to są nakłady związane z naprawami czy paliwem, ale to są również jednak opłaty ponoszone za wjazdy do centrum miasta, czy zapłaty za parkingi. No każdy, kto chce mieć samochód, musi się liczyć z tym, że będzie musiał za niego płacić w takiej innej formie.
Oczywiście, że tak. I teraz ten parking, który jest na Webera, jest częściowo pusty. Dlaczego? Dlatego, że kierowcy parkują właśnie na tych wąskich ulicach, a powinni stamtąd zniknąć. Druga sprawa to jest kwestia egzekucji prawa o ruchu drogowym, które moim zdaniem w Bytomiu jest w pożar się Boże. Ale to jest już kwestia policji i straży miejskiej. Dziękuję. Nie, niestety. Został tylko głos na. Przykro. Proszę Państwa, naprawdę debata trwa długo. Ja się bardzo cieszę, że jest tak gorąca. Natomiast no, chciałbym krótko podsumować, co tutaj się wydarzyło. Byliśmy dzisiaj świadkami naprawdę gorącej dyskusji i to myślę, że to jest wartość dodana do tego, co u nas w mieście się dzieje, co ma się dziać, co ma powstać. Ja wspomniałem dzisiaj, że to my, architekci, mamy duże ego i wszystko wiemy najlepiej. A jednocześnie staram się działać tak, żeby jakby zaprzeczyć tej tezie. Natomiast tutaj z wielu stron widzę taki głos, który trzeba sobie samemu zadać, proszę Państwa, wszyscy pytanie. Naprawdę, to nie jest tak, że każdy z nas ma tą wiedzę najlepszą i wszystko wie. Myślę też, że nie jest intencją tutaj mieszkańców niszczenie jakiegoś pomysłu na inwestycje, że mówimy, że nie. No, na pewno nie. Z drugiej strony mieszkańcy zawsze mają dom i mają prawo, pełne prawo mówić o szczegółach, bo te szczegóły ich interesują. Romka interesuje rower, bo ma. Agnieszkę interesowały bariery dla osób starszych. Nie mówiłam o tym, że będą tylko mają być coraz starsi i młodzi wszyscy wyjadą, ale dla tych osób starszych ma być dostępne miasto, bo jak słusznie kiedyś w prywatnej rozmowie mi zaznaczyła, pozwolę sobie zacytować, że jeśli miasto będzie dostępne dla osób starszych, to będzie dostępne dla każdego. I to jest też ważny aspekt i na to w ten sposób można spojrzeć. Paweł mówił o partycypacji, pan doktor Mazur o transporcie, komunikacjach, powiązaniach. To są wszystko szczegóły, ja się z tym zgodzę. Ale z tych szczegółów jest zbudowana całość. A mieszkańców interesują właśnie ten aspekt. On gdzieś tam jest w strategii całego województwa, ja się z tym zgodzę. A tu padło też pytanie, czy naprawdę będą się tam przesiadać mieszkańcy, bo kto się będzie przesiadał. I te zwątpienia też powodują, że gdzieś to pytanie powinno być. Moje wystąpienie miało być dłuższe, ale też sam siebie skrócę. Nie, niestety. Już mnie tutaj biją po głowie, że mam kończyć. Nie, to. Najpierw zapytaj, hej. Proszę. Ja muszę zapytać. Prywatnie żonę. Czy mogę? To jest. Podsumowanie Grzegorza miało się zakończyć pytaniem. I po tym pytaniu jak najbardziej głos będzie miała pani naczelnik działu. Nasze pytanie mieszkańców. Czy będzie dalej miejsce na rozmowę także w tym temacie, ale czy państwo wyjdą także z taką inicjatywą ze swojej strony? Szanowni Państwo, gdyby pół godziny oddano mi głos, powiedziałabym o tym. Pani doktor wie o tym, że tworzymy klaster rewitalizacji, ponieważ z nami przy tym klaszczy współpracuje. Wie o tym, że powstanie tam coś, co się nazywa sektorem społecznym. Wie o tym, że będą prowadzone potężne konsultacje dotyczące całego programu rewitalizacji. Wie o programie pilotażowym, który za chwilę będziemy rozpoczynać. I tak, my chcemy z Państwem rozmawiać. Dziękuję Panu za głos o tym, że partycypacja jest tak naprawdę w powijakach, jeżeli chodzi o te projekty, które się dzieje. I dziękuję Państwu za tę rozmowę, ale bardzo bym Państwa prosiła. My jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ja nie mówię z perspektywy, nie wiem, osoby, która tutaj uczestniczy jako słuchacz też, ale z perspektywy urzędnika. Żałuję, że Państwo do nas nie przyszliście i nie porozmawialiście najpierw o tym projekcie. I żałuję, że nie pokazaliśmy szerszego spektrum tego projektu. Ale ja jestem do Państwa dyspozycji i wiecie Państwo, że możecie jakby dyskutować i zapowiadam to. Tak, klaster rewitalizacji, biuro rewitalizacji jednym z aspektów będzie miało duży sektor społeczny, będzie sektor inwestycyjno-biznesowy i sektor kreatywny, czy też taki projektowy, to jak zwał, które mają ze sobą współpracować. Zatem tak zapowiadamy konsultacje społeczne i serdecznie Państwa zapraszam do tego, żeby w tych spotkaniach uczestniczyć. Także i mam nadzieję, że ta nasza współpraca dzisiaj, bo jestem dzisiaj pierwszy raz na takim spotkaniu z Państwem, że będziemy się widywać częściej i rozmawiać o każdym z tych projektów. Także bardzo dziękuję za to spotkanie i za możliwość powiedzenia.
Dobranoc. Dziękuję Panie Naczelnik. Ja trzymam to słowo i obiecuję, że osobiście zjawię się porozmawiać na interesujące tematy. Dziękuję serdecznie.